klient ci mówi, co ty mi gówniarzu, bo już mówił, ty jesteś młodszy ode mnie. To był główny biznes, który pozwolił mi zarobić pierwszy milion, spłacić zadłużenia. Pracując na tej chłodni w Anglii, ja pracowałem przez półtorej roku po 12-16 godzin. Jak to jest być sponsorem na fejmie? My jesteśmy w stanie ci zagwarantować to, że wkład odrobimy ci w pół roku. Chodzi Sebastian Fabiański i mówi, ja nigdy nie miałem w tej możliwości, żeby sobie pozwolić na komfort i wygodę. No dobra, drodzy widzowie, witamy Was po raz kolejny. Proszę Was na samym początku o subskrypcję, bo budujemy największy kanał biznesowy w Polsce, więc bez Was nie jesteśmy w stanie z tego zrobić. A dzisiaj mamy przed sobą Oskara Litwina. Cześć panowie. Oskar, powiedz mi na samym początku, zanim w ogóle przejdziemy do jakichś konkretów, jak to jest być sponsorem na fejmie? Kurczę, powiem Ci, że bardzo droga, ciekawa zabawka. Tak bym to nazwał. Toys for Big Boys. Tak, powiedzmy szczerze, że gdybym miał być ponownie, to na pewno lepiej bym się przygotował, bo w pierwszej kolejności to było tak, że gdzieś tam Tomek, mój serdeczny kolega olejnik się do mnie odezwał, później jeszcze Koro z Rzeszowa też, z Universe Fightu, akurat z moim bratem w klubie trenuję, więc dogadaliśmy deala na zasadzie sponsoringu. Ja dzięki temu mogłem przyjechać. Z Tomkiem było fajnie, bo on załatwił mi jeszcze wejściówkę do szatni jako sponsor. Miałem okazję w ogóle zobaczyć cały ten świat od zaplecza. Mega ciekawe doświadczenie na pewno, bo wiesz, chodzisz sobie, wchodzisz gdzie chcesz, nie? Tu masz tą akredytację, masz wejście dosłownie wszędzie. Tu widzisz tych ludzi z internetu, słyszysz to, co się tam dzieje, jest zupełnie inne zaplecza niż to, co widzisz w telewizji, nie? To, co widzisz przed ekranem na YouTubie. I powiem Ci, że ludzie wbrew pozorom, mimo tego, co pokazują w internecie, to na żywo są zupełnie inni, ale w znaczeniu tak, że są mili, szczerzy, bo fajnie sobie z nimi porozmawiasz. Tu miałem okazję z jednym zawodnikiem porozmawiać, tu na przykład z Natanem, tam jeszcze z kimś, z trenerami. Bardzo fajne doświadczenie. Wiesz, największym dla mnie zaskoczeniem też było to, siedzisz sobie w szatni, akurat u Tomka siedziałem. Wchodzi Sebastian Olejnika. Wchodzi Sebastian Fabiański i mówi... Jako Wyskalowani w tym roku zrobimy około 100 filmów. Nie mówiąc o rolkach i redystrybucji materiałów. Minimalna ilość wyświetleń, jaką gwarantujemy, to 500 tysięcy. Chcemy tworzyć treści dla świata biznesu, a wywiady są dopiero początkiem. Jeżeli chcesz skorzystać na naszym wzroście i zostać naszym partnerem, to odezwij się do nas na aron@aronformela.pl i rozmawiajmy. Cześć Sebastian, ja mówię cześć Oskar, on że miło, ja mówię, że miło, a on zaraz do Tomka, kto to jest? A Tomek mówi spokojnie, sponsor. Aha, okej. Okay. Powiem Ci, że naprawdę fajne doświadczenie, tylko droga zabawka. Dlaczego? Bo wiadomo, na sponsoring trzeba trochę wydać. Ja też tutaj przyjechałem, hotel zarezerwować, akurat wziąłem sobie pracownika ze sobą, żeby też kierował, żeby mieć fajne też w razie czego wracać. I o ile jesteś w stanie to przejść, przeżyć na żywo, tak, jeśli się nie przygotujesz odpowiednio, no to są to stracone pieniądze. Co mam na myśli? Pomimo tego, że gdzieś tam Tomek miał zdjęcia, logo na sobie, czy Koro mieli na sobie mojej firmy, jednej z firm, to nie przełożyło się to w praktyce na sprzedaże. Jedyne, co dostałem zapytania o sponsoring innych zawodników w innej federacji Klaucie, akurat tam od tego Augustyniaka, jego menadżer do mnie napisał i tam jeszcze jeden zawodnik. Czy nie chciałbym ich zasponsorować, ale jak już usłyszałem stawki, to zaskoczony byłem. A jakie to są stawki mniej więcej? Tak, jakieś widełki? Czy... Koło 10-20 koła, taki przedział, nie? Taki przedział, w zależności od tego, co dany zawodnik jest w stanie Ci zaoferować względem swojego sponsoringu. Jeśli odpowiednio wcześniej, to jesteś w stanie mieć na swoich koszulkach i spodenkach Twoje logo, jeśli, bo oni tam mają termin, do kiedy muszą to zgłosić. Jeśli jest to po tym terminie, to jedynie posty w social mediach Ci zostają i zostaje Ci gdzieś tatuaż na jakimś elemencie ciała. W zależności od jeszcze zawodnika, ci, którzy znają gdzieś tam powiedzmy swoją wartość, tą medialną, wiedzą jak się cenić, no to oni wiedzą, że za każdy element swojego ciała są w stanie podać inne kwoty. I okej, fajnie, bo zostają Ci zdjęcia, możesz sobie potem użyć do marketingu, do wszystkiego. Fajna zabawka, idziesz, poznajesz ludzi, ale dlaczego droga i się nie przełożyło na sprzedaż? Bo ja też nie do końca się na to przygotowałem, nie wziąłem żadnych wizytówek, nie podszedłem, nie zagadałem do nikogo i uważam z perspektywy takiego networkingu, poznawania ludzi w różnych środowiskach, czy to jest wydarzenia, jakieś eventy, warto jest nawiązywać te kontakty, relacje. Tam niestety za bardzo jarałem się emocjami, które tam doświadczałem. Powtórzyłbyś to? Czy bym to powtórzył? Nie będę tego żałował, bo to była fajna zabawka, natomiast pojechałbym tym razem z innym nastawieniem, z innym podejściem, bo jestem przekonany, że mógłbym to zrobić lepiej. Na przykład to, że zagadywałem, tam rozmawiałem z jakimiś ludźmi, fajnie, ale zawsze można było powiedzieć więcej, wymienić się kontaktem. Tego żałuję, że tego nie miałem okazji zrobić. Okej.
Okej. No ciekawe bardzo. Ja jak widziałem, jakby to buduje trochę taki też twój PR, nie? Jak spojrzałem bez kodowani, to mówię, wow, to jest Oskara, kojarzę Oskara, znam Oskara, także no trochę jakby buduje jakąś tam pozycję od razu prawdopodobnie też w oczach klientów, nie? Potencjalnych, czy tych, co będziesz dopinał, czy w trakcie z nimi jakichś rozmów. Zgadza się. Powiem ci, tutaj gdzieś zaraz dostaję na Instagramie wiadomość, że o, widziałem cię na fejmie, tutaj, tu siedzisz koło tego, tu siedzisz koło tego, tu gdzieś koło Fagaty, tam gdzieś siedzisz koło tych popularnych, bo plusem tej akredytacji było jeszcze to od Tomka, że mogłem sobie siedzieć wszędzie, gdzie chciałem. Czy na VIP-ach, czy tu, mogłem sobie iść do media roomu, jeść, wszystko robić. Naprawdę fajna rzecz. A masz może informację, czy ci większy zawodnicy rzeczywiście tą robotę robią, czy to się przekłada na sprzedaż potem danych sponsorów? Z tego, co wiem, od osób, z którymi rozmawiałem, gdzieś tam, gdzie mają informacje, to jest po prostu droższa zabawka. To jest bardziej wizerunkowo, że po prostu jesteś. To na zasadzie, powiedzmy, takich reklam produktów w telewizji. Oni płacą, czy się przekłada na sprzedaż? Być może, ale to jest bardziej na zasadzie takiego remarketingu, że przypominasz się klientowi, że jesteś, żeby cię gdzieś kojarzył, żebyś wyskakiwał mu z lodówki, najprościej mówiąc. Okej, no. Okej. Okay. No dobra, powiedz widzom w ogóle, czym się zajmujesz, co robisz? Okej. Jest tego trochę, dlatego tak ciężko to określić, natomiast prowadzę kilka firm, mamy firmę, dwie spółki w Polsce, mamy spółkę w Anglii i w Stanach. Głównie zajmujemy się marketingiem i zwiększaniem sprzedaży u klientów, dostarczaniem im po prostu ich klientów i zwiększaniem tej sprzedaży. Tworzymy różne rzeczy, od stron, od systemów automatyzacji, po reklamy, kampanie reklamowe, opakowujemy wiedzę w kursy, sporo tego. I te wszystkie spółki zajmują się tym samym jakby marketingiem, coś koło tego? Tak, jakby kwestia spółek dotyczy głównie tego, że dana ilość klientów jest na danym rynku, no i kwestie podatkowe, rozliczeniowe. Aha. Więc jakby ze względów takich, po to są dane spółki w danych po prostu krajach. Okej, okay, ale dobra, czyli one są, mamy cztery spółki, które mają tą samą ofertę, mniej więcej? Jakby te same usługi i jakie wyniki robisz na tych spółkach? No w 2023 roku wygenerowaliśmy 5 milionów przychodu, łącznie licząc tak. U klientów było ponad 35, jak sobie statystycznie robiliśmy, już na złotówki przeliczając. Natomiast biorąc pod uwagę to, że w zasadzie nigdy nie miałem okazji, że ktoś mnie nauczył biznesu, gdziekolwiek czerpać rady, bo nikt w rodzinie nie był przedsiębiorcą, uważam to za fajny sukces. 16 osób w zespole jest na ten moment, gdzie ten rok zaczynaliśmy z 3-4 osobami. Więc 2023, więc naprawdę fajnie się to rozrosło. Wow, a powiedz mi rok wcześniej, jaki jest ten przeskok? Teraz 5 baniek, a wcześniej? Nie było miliona. Nie było miliona, nie. Czyli teraz robisz to razy 10 w ciągu roku. Tak, i powiem ci, mega zajebista rzecz, bo głównie wydarzyło się to dlatego, że klienci, którzy u nas osiągali zajebiste wyniki, zajebiste efekty, to oni polecali nas dalej, dzięki czemu przychodzili kolejni klienci, można było to bardzo fajnie spiąć, dopiąć. Oczywiście mamy też osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie zimnych kontaktów, zimnych leadów tam poprzez reklam w zależności od usługi, ale to też pozwoliło stworzyć nowe miejsca pracy dla nowych ludzi. Tu też taki fajny case, bo miałem okazję też rozmawiać z jednym z przedsiębiorców na takich targach w Londynie technologicznych. On mi powiedział bardzo fajną rzecz, że mam zajebiście to ustawione wszystko, bo nie mam ludzi zatrudnionych na umowy na etacie, tylko na zasadzie takiej współpracy. Oczywiście te 16 osób zawsze ma pracę co miesiąc, bo jest co robić, ale nie mam żadnych zobowiązań względem nich. To znaczy, nie mając ich na umowie na etacie, ja nie jestem zobowiązany do tego, aby w razie czego ponosić jakieś koszta lub na przykład zapewniać im coś. Jest to na zasadzie takiego, że oni sobie działają jako freelancerzy, różne usługi robią dla różnych rzeczy, ale wiedzą, że priorytetowo jest u nas. Okej, okay, ale to takie bezpieczeństwo, które sobie jakby teraz tworzysz, to wynika z tego, że wcześniej się gdzieś tam przejechałeś? Tak, niestety miałem okazję parę razy się na tym przejechać, no i wynikiem analizy błędów wcześniejszych, wyciągniętych lekcji jest to, że tym razem te firmy są prowadzone w taki sposób, że okej, okay, możemy z wami współpracować, mamy umowy poufności i tam zakazu konkurencyjności, tak delikatnie mówiąc, żeby nie podbierać sobie klientów z tego, co działamy. Okay. Natomiast nie mamy czegoś takiego, że jesteś zobowiązany do pracy w 100% dla nas, masz wolną rękę, a ty masz zagwarantowane to, że zapewniamy ci co miesiąc pracę i fajne dochody. Największą dźwignią wzrostu byli ludzie, to znaczy osoby, które przyszły, dały nam nowe możliwości, bo wcześniej wszystko robiłem sam na początek. Dzięki temu, że początkowo nie do końca byłem przekonany do współpracy z nowymi osobami, trochę gdzieś tam brakowało zaufania, ale stwierdziłem, ok, jeśli dzięki danej jednej osobie ja mogę mieć więcej czasu na myślenie nad rozwojem firmy, na rozmawianie z klientami, bo głównie w naszych firmach
Ja zajmuję się sprzedażą, bo to kocham. Kocham poznawać ludzi i rozmawiać z nimi. Mnie strasznie inspirują historie różnych ludzi, bo wiem, jaki za tym stoi ilość pracy. Ile wyrzeczeń, ile czego musieli poświęcić, żeby dojść do miejsca, w którym są. Nawet jeśli są na początku swojej drogi biznesowej, każda z tych osób, która do nas przychodzi, ma jakieś swoje zaplecze, historie. Ja zawsze tego słucham z wielkim zachwytem. Czasami nawet aż chce się człowiekowi płakać ze zdumienia, że kurczę, ludzie mają takie zajebiście inspirujące historie. I co zrobić, żeby ludzie o nich usłyszeli, albo żeby mogli to wykorzystać do dalszych działań, żeby im pomóc zarabiać. I tym największym dźwigniem wzrostu było to, że mogłem sobie pozwolić na to, żeby mieć więcej ludzi do zespołu, którym mogłem oddelegować wszystkie rzeczy, które robiłem. Bo w momencie, w którym jesteś freelancerem w początkowych etapach, ty nagle jest OK, zaczynasz powiedzmy od jednej umiejętności, uczysz się marketingu, czegokolwiek to jest, czy to robienia stron, czy nie wiem, jakiegoś UX, UI designu. W pewnym momencie dochodzisz do etapu, że uświadamiasz sobie, kurde, ale ja muszę jeszcze umieć faktury, umieć firmę, umieć tutaj prawne rzeczy, umieć robić reklamy, sprzedawać, tego jest naprawdę bardzo dużo. I u mnie to tak naprawdę była taka wąski gardłem, że ja robiłem wszystko sam. Tu trzeba było montować filmy, tu trzeba było robić grafiki, tu klientom wypisywać umowy, tu jeszcze follow-upy, przypominać się. Było to za dużo. I w momencie, w którym pozwoliłem sobie na zatrudnienie nowych osób do współpracy, zlecać coś, to była ta największa dźwignia. Okej, okay, bo ty teraz masz ile lat? Jesteś w moim wieku chyba, nie? Świeżo po urodzinach, 27 lat, 10 stycznia, okay, czyli, 97 rok. Czyli okej, okay, czyli rok starszy jesteś ode mnie i parę miesięcy. Jak to jest właśnie budować zespół w twoim odczuciu w takim młodym wieku? Czy to jest pomocne, przydatne, czy wiesz, jak ludzie reagują na to, że zatrudniasz pewnie często starszych od siebie? Tym bardziej, że brody nie masz, to wiesz, jeszcze wyglądasz tak. Wyglądasz na 20. Często na przykład słyszę, jak nawet wczoraj miałem rozmowy z jedną z naszych klientek, Eleną, na przykład, że ją zadziwia charyzma i podejście, to w jaki sposób potrafię wniknąć w rozmowy z człowiekiem, że on mnie od razu lubi. Więc jeśli chodzi o zespół i to, co pytanie zadałeś, to my podczas na przykład takich naszych spotkań nie robimy tak, że się wszyscy spotykamy. Ja po prostu mam tak, że osoby, które ze mną współpracują, oni się opiekują w zależności od tego, co robią, klientem, a do mnie idzie tylko kontrolnie. Czy ja dzisiaj już jestem na etapie, powiedzmy, takiego zarządzania, oczywiście wykonuję tę pracę sprzedażową, bo mamy klientów, którzy przychodzą do nas, powiedzmy, z reklam. Pierwszy etap jest z kimś innym, ja jestem już tą osobą, która dopina tą sprzedaż. Z racji to, że po prostu robię to najlepiej w firmie i to po prostu kocham, lubię to robić. Jest to moja pasja, mega mnie to jara, po prostu to jest zajebiste. Więc jak mamy takie te rzeczy, pracy zespołowe, wszystko jest podzielone, poukładane, mamy to posegregowane, każdy wie, co ma robić. I powiem ci, że ta praca z ludźmi jest naprawdę zajebista, nie? To jest takie coś, że kurde, wiesz, że tak, wstajesz, okej, okay, możesz sobie tam pozwolić się trochę poopierdzielać, ale zaraz, dobra, powiedzmy temu, co ma zrobić, albo wymyślmy wspólnie, co możemy zrobić razem jeszcze lepszego, żeby rozwinąć to bardziej. I najfajniejszą rzeczą współpracy właśnie z osobami, którym pozwalasz sobie delegować, jest to, że oni ci cały czas dają dużo zajebistych pomysłów. Oni sami chcą nie tylko dla ciebie pracować, żeby zarabiać, ale dla samego powodu, że się od ciebie uczyć. To jest zajebiste. To jest taka nowa gospodarka, gdzie jeszcze pewnie 10 lat temu to było nie do wyobrażenia, że pracujesz z samymi freelancerami, którzy nie są ciebie na tacie, plus jeszcze wszyscy zdalnie pracują. Tak. I teraz jak zarządzasz takim zespołem? Ze wszystkimi jeden na jeden się spotykasz, ty masz jakieś takie, nie wiem, spotkania tygodniowe, czy jak zarządzasz 15 osobami, każdy jest na freelancie, nie? 16 w zasadzie, 16. W szczegół, bo teraz akurat brat zaczął jeszcze u mnie od listopada pracować, więc to jest 16 osoba, która dołączyła do zespołu. To jest na zasadzie takiej, że w zależności od tego, jaką usługę świadczymy, z danymi osobami mam spotkanie w danym tygodniu. Przykładowo, jeśli jest to zespół do reklam, bo wcześniej też robiłem sam, dzisiaj to deleguję, no to my się spotkamy w poniedziałki, omawiamy, co jest aktualnie u danych klientów, oni zdają mi raporty, pytam się, czy coś potrzebują, w czym mogę im pomóc, jeśli coś jest takiego, to siadamy, przerabiamy to, jeśli nie, to idziemy dalej. Jeśli są klienci, gdzie potrzebujemy tworzyć różne treści typu oferty handlowe, maile, reklamy, coś, co jest pisane przez copywritera, no to siadamy, przemyślamy też wspólnie, on rzuca pomysły, ja rzucam pomysły, okej, okay, działaj, wróć z danym efektem. Działamy na zasadzie czegoś takiego, że oni przedstawiają mi swoje pomysły, ja narzucam na to swoją wizję i czekamy na efekt, umawiamy się na konkretny termin. Więc główną, bardzo ważną rzeczą w zarządzaniu tym wszystkim jest ustalanie terminów, co do kiedy ma być zrobione przez kogo,
Natomiast zawsze zakładam 20% trochę więcej czasu na poślizg dla tej osoby, bo wiadomo, zawsze coś się może wydarzyć. Lepiej jest tam 2-3 dni dać dłużej, ale niekoniecznie mówić tej osobie o tym, ale wiedzieć, że ona się może spóźnić. Wiadomo, jak ktoś skończy coś wcześniej, no to lepiej, bo cię miło zaskoczy. Ale też mamy po prostu zasady, to znaczy to, co najbardziej pomaga dobrze współpracować ze swoim zespołem, jest ustalenie sobie standardów współpracy z daną osobą. To znaczy, mam na myśli to, że nawet jak masz klienta czy zespół, to ustalasz sobie, co w momencie, w którym wydarzy się co. Taki, powiedzmy, tworzysz sobie dekalog, kodeks danej zasad współpracy. Super. I ważne jest to, żeby te osoby wiedziały, w jakim kierunku idziemy. A powiedz mi konkretnie, z kim pracujecie, jakby komu jesteś w stanie pomóc, czy to wszystkim firmom, czy tylko jakiejś określonej grupie i mniej więcej jaka jest taka wasza oferta dla tych osób? W zależności od usługi, to klient jest inny. Przykładowo, jeśli mówimy o usługach, gdzie mamy tak naprawdę każdą firmę, czyli stronę internetową, która potrzebuje strony internetowej, to jesteśmy w stanie pomóc. Tylko tu jest też bardzo szeroki, obszerny temat do rozmowy, bo to w zależności od czego i do czego jest ta strona. Z reguły są to pierwsze początkujące biznesy, które po prostu chcą mieć swoją stronę, żeby być w ogóle w tym internecie, gdzie po prostu zaczynają swój biznes, ale w jakiś sposób chcą się pokazać swoim klientom. Dla przykładu, jeśli dzisiaj by ci coś się wydarzyło, pękła by ci rura, no to co zrobisz? Wchodzisz w Google i szukasz hydraulika w twojej okolicy. Więc my takim firmom pomagamy to, aby one miały miejsce, gdzie ta osoba może do nich dotrzeć, żeby łatwo i szybko mogła się z nim skontaktować i żeby to Google ich pozycjonowało, żeby po prostu mogli się tam pokazać. Jeśli mówimy o klientach na reklamy, no to z reguły tutaj klient już musi coś posiadać. Czy to jest produkt fizyczny, czy to jest produkt cyfrowy. I tu też jedną rzeczą jest to, że nie bierzemy każdego klienta, bo nie chcemy obiecywać czegoś, czego nie jesteśmy w stanie dostarczyć. Z racji tego, że rozliczamy się za procent, jeśli chodzi o reklamy, czyli za to, co wypracujemy, z tego dopiero pobieramy wynagrodzenie w przypadku reklam, no to tutaj też musimy czuć dany produkt. Czy tu jesteście na samym procencie? Na reklamach tak. Okay. Jak robimy reklamy dla firm, to jesteśmy na samym procencie. Okay. Przyszła do nas kiedyś taka Dominika, która sprzedawała produkt fizyczny jako grę planszową i tam ona miała tak kilka sztuk sprzedaży w ciągu całego roku. My doszliśmy do tego etapu, że się 2 sztuki dziennie sprzedawały. I to w zasadzie było po 2 miesiącach współpracy. Ale po prostu bardzo czuliśmy produkt. I wszystko zaczyna się od tego, że jeśli klient przychodzi do nas na rozmowę, to omawiamy jego wizję, poznajemy jego pomysł, następnie robimy sobie wstępne nasze rozeznanie rynku względem naszych etapów, które mamy tego procesu naszego. Sprawdzamy sobie, jaka jest w ogóle realna szansa, ile efektów jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć, przynieść, jaki zwrot z inwestycji możemy mieć dla klienta, na zasadzie takiej, ile on na tym jest w stanie zarobić, ile my z tego możemy zarobić, jak bardzo możemy mu pomóc. Jeśli czujemy, że możemy, to wtedy siadamy do rozmów. Jeśli mówimy o usłudze, czyli tak, mamy umówione strony, to tam w zasadzie każdy, kto dopiero zaczyna firmę, jeśli masz już na przykład swoją firmę i przykładowo masz sklep internetowy, mamy teraz takiego bardzo fajnego Damiana, który ma sklep z profesjonalnymi kosmetykami dla salonów fryzjerskich. On prowadzi sklep internetowy przez 2 lata, ale bardzo słabo mu generuje dochody. No to wtedy wchodzimy, robimy audyt strony, co można zrobić lepiej. Robi to Krzysiek ode mnie zespołu, który jest UI UX designerem, produkt managerem. On wtedy analizuje każdy aspekt strony, aby ułatwić ścieżkę użytkownika do konwersji i spełnić cele biznesowe strony, te założenia, które on ma w swoim biznesie, co powinno się sprzedawać. Następnie strategicznie, jak się spotykamy, zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby zwiększyć wartość koszyka. Więc tu łączymy nie tylko umiejętności, ale potrzebę zastosowania ze zwiększeniem ilości sprzedaży u klienta. Więc takie osoby też obsługujemy. Jak ktoś już ma stronę, no to też jesteśmy w stanie tu pomóc. Po prostu potrzebujemy to przeanalizować. Tak naprawdę jesteśmy w stanie pokryć dużą ilość rynku, potrzeb ludzi, którzy prowadzą różne usługi firmy, ale musimy najpierw sprawdzić, czy jesteśmy tu pomóc w stanie. Bo każda usługa, każda branża jest inna. Czyli nie macie żadnej opłaty początkowej, wstępnej? W zależności od usługi. Jeśli mówimy o stronie internetowej, no to wiadomo, jest to opłata, bo tam mamy duży angaż ludzi. Jeśli mówimy o marketingu, jeśli klient do nas przychodzi i przykładowo on ma swoje treści, na konsultacjach wychodzi, że nie potrzebujemy mu w tym pomagać, czy potrzebuje tylko, żeby prowadzić mu reklamy, ustawić, no to z reguły umawiamy się na procent. Jeśli jest tam wymagana jakaś praca copywritera ode mnie zespołu, no to wtedy wiadomo, jest jakaś opłata z racji tego, że po prostu jest angażowana osoba. Jeśli mówimy o takich produktach, które najlepiej nam idą, które dają największe zyski, czyli gdzie budujemy cały system automatyzacji sprzedaży, przykładowo mówiąc, ty masz dzisiaj jakąś swoją wiedzę lub jakiś produkt i chcesz to opakować i sprzedawać, to masz do wyboru w zasadzie też inną jeszcze opcję. Powiedzmy, nie, masz zasoby finansowe
i na przykład możesz iść kupić mieszkanie, wydać 500 000 na to mieszkanie, przykładowo mówiąc, i czekać, aż ci się to zwróci w 10-20 lat. Możesz przyjść do nas, zainwestować 1/5 z tego w naszą współpracę, powiedzmy 100 koła plus VAT. My jesteśmy w stanie ci zagwarantować to, że wkład odrobimy ci w pół roku. Jeśli nie, to potem przez rok pracujemy dla ciebie bezpłatnie. Więc to też wszystko zależy od usługi, tego, co ty potrzebujesz, bo bardzo dużo ze względu na tak duży zespół osób jesteśmy w stanie ci pokryć. To, czego na pewno nie robimy, to nie montujemy wideo, tego nie robimy, mimo tego, że mamy naszego montażystę Michała, nie robimy tego dla klientów, bo po prostu jest to nieopłacalne względem tego, co osoba dana musi włożyć pracy, a tego, ile nasza oferta wygląda dla klienta. Z reguły dajemy klientom instrukcje, bo też bardzo dużo wiedzy, której nie robimy dla klientów, im dostarczamy. Dla przykładu mamy teraz taką klientkę Olę, która sprzedaje e-booki dla rodziców, jak dogadać się z nauczycielem. I ją na przykład, zamiast jej budować markę, to ją szkolimy z tego, jak ona to sama może zrobić. Czyli ona nam za to nie musi płacić, ale w ramach tego, że prowadzimy jej reklamy, sprzedajemy ten produkt, to ją uczymy tego bezpłatnie. Więc jakby dużo rzeczy pokrywamy na zasadzie takiej, że wolimy nauczyć, niż to robić za klienta. Jasne. Oferta 100 tysięcy z gwarancją jest naprawdę bardzo ciekawa, wyróżnia się. Ale czy ten rok następny, który załóżmy, że zapłacił Wam klient stówę, przez te pół roku nie udało się nic zrobić, więc pracuje się dla niego kolejny rok. I czy ten rok jest nadal taki angażujący, nadal taki skuteczny, czy jednak już to schodzi na trochę dalszy plan? Bardzo fajne pytanie. Jest skuteczne z tego powodu, że przez ten okres, przykładowo, rozpoczynamy współpracę, mamy pół roku, żeby Ci odrobić wkład. Jeśli Ci go odrobimy, to potem nasza współpraca wygląda na zasadzie takiej, że z racji tego, że Ci prowadzimy tą sprzedaż reklamy, my mamy 15% od tego, co dla Ciebie wypracujemy. Jeśli w ciągu pół roku nie spełniliśmy Ci tej gwarancji, to potem przez rok nie mamy tej prowizji. Czyli my tak naprawdę pracujemy za darmo, więc zależy nam jak najszybciej dojść do tego zysku, bo dopiero od niego mamy liczoną naszą prowizję. Czyli jeśli nie osiągniemy tego progu wkładu Twojego w naszą współpracę, to my nie zarabiamy. Więc zależy nam na tym, żeby jak najszybciej. Natomiast z reguły to jest tak, że mamy sprawdzone kilka systemów, sposobów, schematów, które wdrażamy, które nam się sprawdzają. Jeśli nie, to testujemy alternatywy. Dla przykładu, jeśli masz produkt cyfrowy, w zależności od tego, do jakiego rynku docierasz, kim jest Twoja grupa odbiorców, po odpowiedniej analizie rynku i badaniu i konkurencji, jesteśmy w stanie oszacować, jakie możesz mieć przychody względem jakiego rynku. Jeśli dany schemat, system iścia procesowego nie zadziała, to alternatywą może być na przykład webinar, alternatywą może być pozyskiwanie leadów na high tickety. Mamy kilka ścieżek alternatywnych. Nie zdarzyło się w tamtym roku na 10 klientów, nie zdarzyło się, żebyśmy chociaż raz musieli zastosować tego raz. 10 klientów i to jest wasz jakby cały angaż, czy macie więcej tych klientów? Jeśli chodzi o tą usługę, w 2023 roku mieliśmy 10 klientów. Czyli na samej tej usłudze mieliście ponad bańkę pewnie, bo tam jeszcze macie procent do tego, tak? Ponad, no. Okej, czyli bardzo fajna usługa. Wiesz, znam dużo agencji marketingowych i nikt w ten sposób jakby chyba nie działa. Nie znam kogoś, kto w ten sposób działa. Czy macie jakieś określone tempo, jakim działacie jakby w ramach tej usługi? Czy jest tak, że odrobimy Ci to i tyle? Czy pracujemy dla Ciebie 30 godzin, czy w jakiś inny sposób to określacie? Co konkretnie będziecie robić w trakcie tej współpracy? Okej, to jeśli chodzi o tą usługę, tu też ze względu na to, że jest to tylko 10 osób, to wynika z tego, że mamy limity osób, które są w stanie obsłużyć tego klienta. To znaczy, my nie liczymy za czas godzinowy, tylko wiemy, że przykładowo praca copywritera, który też wykonuje swoją analizę, poznaje cały produkt klienta, jeśli jest on stworzony, jeśli nie, to ten czas stworzenia naszej usługi jest trochę dłuższy, z reguły trwa do 30 dni, gdzie tutaj mamy jego pracę, jest również wdrążenie, postawienie strony, spięcie całych systemów automatyzacji, bo tak naprawdę osoba, która przychodzi do nas i nam zapłaci, ona się o nic już nie musi martwić. My tak naprawdę robimy wszystko za nią, czasami tylko jeszcze potrzebujemy od klienta różnych zdjęć lub jeśli klient chce iść dalej, bo z reguły dzięki tej usłudze jesteśmy w stanie w drugim, trzecim miesiącu dojść do między 30 a 60 tysięcy miesięcznie. Więc po to jest ta gwarancja pół roku, że my wiemy, że bardzo szybko odrobimy ten wkład. Mamy to już doświadczone, ja to doświadczyłem na sobie, potem ktoś się zapytał, czy mogę mu pomóc, udało się, powtórzyliśmy to na 10 klientach i dalej to powtarzamy, mega się to zajebiście sprawdza. Więc jeśli chodzi o czas, nie rozliczamy się godzinowo, tylko mamy w umowie jasno, twardo zapisano, że nasza usługa zostanie zrealizowana do tego konkretnego terminu. Jeśli nie, to masz zwrot pieniędzy w tym przypadku. Rozumiem. Ty masz teraz 27 lat. Można powiedzieć, że w tym wieku, w 2023 wystrzeliłeś jak gdyby. Wcześniej tam też robiłeś już jakieś całkiem spoko wyniki, ale teraz wystrzeliłeś.
I to na pewno było jakby efektem tego, że przez te, nie wiem ile, 6 lat jesteś w biznesie, czy jak długo, musiałeś coś tam pracować, coś robić, coś jakoś się rozwijać. Jak wyglądało te 6 lat twojego rozwoju, że po 6 latach w końcu wystrzeliło w kosmos? Kurczę, to powiem ci, bardzo miło, że o to pytasz. Fajny powrót do przeszłości, do wspomnień. Zaczynało się w zasadzie od tego, że w momencie, w którym ja byłem w liceum, chciałem zostać policjantem. No wiadomo, wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że idziesz, uczysz się, pracujesz 40 lat, emerytura i jakoś zawsze mnie te służby kręciły, bo to była pewna praca. Chodziłem do liceum ogólnopolicyjnego, tam akurat w Tyczynie koło Rzeszowa. Ja też trenowałem akrobatykę i sytuacja była taka, że w pewnym momencie chciałem się popisać przed znajomymi, że tam umiem podwójne salto, robię już i tak dalej. Upadłem, skręciłem kręgosłup szyjny, stukłem barku, łopatkę prawą i się okazało, że tak do policji to już nie za bardzo. Bo jednak tam testy sprawnościowe czy coś, no to fizycznie kondycja poleciało, wszystko, sprawność fizyczna i wtedy też nie było wiadomo, czy będę mógł w pełni funkcjonować, jakkolwiek to dziwnie brzmi. I wtedy zainteresowałem się bardzo prawem, chciałem zostać wtedy prawnikiem. Zacząłem się uczyć z kodeksów karnych, wykroczeń, więcej chodzić na takie zajęcia dodatkowe, się w internecie z tego szkolić. I w pewnym momencie przyszła polisa odszkodowania za to, co mi się wydarzyło. Ta kwota była tak zaskakująco śmieszna, że stwierdziłem, że zainteresuję się ubezpieczeniami, bo dlaczego ludzie mają tracić zdrowie i dostawać za to śmieszne pieniądze, mimo że płacą ubezpieczenie. I w pierwszej kolejności moim klientem została moja szkoła, jak już doszedłem do tej branży ubezpieczeniowej. Jaka to była kwota? Ja wtedy dostałem około 90 paru złotych, nie pamiętam dokładnie. O kurde. Ciężko jest mi w stanie powiedzieć, bo jakby procent uszczerbku na zdrowie był bardzo relatywnie niski względem tego, co się wydarzyło. Chodzi głównie o to, że ta kwota ubezpieczenia, tam było chyba za 1% około 10 tysięcy, tam, znaczy 100% wychodziło 10 tysięcy, 1% tam około 100, coś takiego to było, plus jeszcze tam paru rzeczy nie uwzględnili. W każdym razie wtedy zacząłem się interesować, dlaczego tak się dzieje, jak to funkcjonuje, jak to mogę wykorzystać, jak mogę ludziom pomóc. I wtedy już mi się pojawiło takie pierwsze myślenie, działanie na korzyść klienta, a nie tylko na swoją, bo byłem w oparciu o siebie, ale jak mogę im w tym pomóc? Tam potrzeba było zdać egzaminy Komisji Nadzoru Finansów, tam z 16 egzaminów z różnych towarzystw musiałem zdać, Signal i Duny i tak dalej, tych różnych towarzystw ubezpieczeniowych, różnych firm, bo to też były kwestie majątkowe i ubezpieczeniowe życia prywatnego. Zdałem to, skończyłem maturę, otworzyłem agencję ubezpieczeniową, tam niezależne biuro ubezpieczeniowe, kilka towarzystw, współpracę, tutaj nagle asystentka, tu nagle samochód leasing i w pewnym momencie okej, okay, ale za to trzeba wszystko zapłacić, nie? I człowiek... Ile miałeś lat wtedy? 18-19. Okay. 18-19 lat, gdzie człowiek, który nie miał wcześniej doświadczenia biznesowo-przedsiębiorczego, nie miał takiej osoby, która mogłaby być wzorcem i powiedzieć, podpowiedzieć, co można, czego nie można robić, co należy robić, jak prowadzić biznes, jak w ogóle rozmawiać z klientami, jak ich pozyskiwać, gdzie ich szukać, w jaki sposób ich przekonywać, no to był nagle taki ząg. Jedziesz do klienta jakiegoś na spotkanie, jest jakiegoś polecenia, a klient ci mówi, co ty mi gówniarzu będziesz mówił, ty jesteś młodszy ode mnie, nie? Tak. Co ty mi w finanse będziesz zaglądał. Więc bardzo dużo wtedy mierzyłem się z dużym hejtem i trudem względem klientów, no i sobie wtedy nie poradziłem. Tak naprawdę finalnie skończyło się tym, że firma zbankrutowała, musiałem ją zamknąć, tam ponad 100 tysięcy długo wyszło, no i wyjazd do zagranicy, do Anglii. Akurat to była jedyna wtedy opcja, co ciekawe, też zapożyczyłem się u rodziny, żeby mieć na bilet do Anglii na pierwsze tam 2 tygodnie przeżycia. Praca gdzieś przez agencję, pracowałem po 12-16 godzin, bo to było na chłodni. W ogóle hit jest taki, że jak ja tam przyjechałem, to miałem mieć mieszkanie. Przyjeżdżam, a gość nagle nie odbiera, nie odzwania, nic, a ja wiesz, tutaj z walizkami ze wszystkim i nie ma gdzieś spać. Nagle gdzieś tam na Facebooku jakiegoś gościa znalazłem, Krzyśka, mojego serdecznego dzisiaj przyjaciela już i też współpracownika i przygarnął mnie, że tak to powiem. On mnie w ogóle też nauczył samodzielności, wszystkiego. I ja tak, mieszkałem u niego, godzinę do pracy szedłem z górki, pracowałem w chłodni, tam nie było szatni, bo jako praca z agencji to nie miałeś się jak przebrać i potem po pracy wracałem godzinę pod górkę. Była opcja roweru, ale nie wchodziło to w grę, bo po nocce, jak wracałeś po 12 godzinach po pracy na chłodni, tam przy maśle, kremach, no to nie było sensu jechać rowerem pod górkę. Wiesz, idziesz, zmokniesz, ja też cały czas chorowałem, bo idąc do pracy, przemokłem, deszcz padał i tam na lodówce nagle, wiesz, chłodno ten. Co ciekawe, też nikt jeszcze ode mnie z pracy, co tam ludzie pracowali, nie jechał nawet w tej okolicy, żeby mnie autem podwieźć. Autobusem nie było sensu, bo autobus jechał do miasta i z miasta jechał dopiero do tego zakładu pracy i to wychodziło jeszcze dłużej niż na piechotę. No i tam w międzyczasie zacząłem wtedy zastanawiać się, jak ja szybko mogę odrobić te pieniądze, żeby
jak najszybciej się z tego uwolnić, bo to nie było życie, którego chcę. Ja się tam naprawdę fizycznie męczyłem, i psychicznie, i fizycznie. Testowałem różne rzeczy, jakiś tam Amazon, jakiś tam Allegro, dropshippingi. W dropshippingu miałem fajny epizod, bo w momencie, w którym sprzedawałem case'y na telefon, które są przyklejane do ściany, najlepszy dzień to miałem $2400. Jakby w ciągu miesiąca tam naprawdę wyszło fajnie, bo w ciągu miesiąca było 40 tysięcy pierwszych dolarów w ogóle zarobionych w internecie. A to już marży czy przychodu? Obrotu całego, obrotu. No obrotu, okay, tak. Okay. Niestety problemem było to, że ten biznes ma swoje plusy i minusy. To, co zostało, ja wtedy nie do końca jeszcze umiałem w reklamy i przepaliłem wszystko. Więc finalnie to trzeba było zamknąć. Testowałem potem jeszcze opcje sprzętów sportowych, ciuchów, finalnie odpuściłem to całkowicie, bo wróciłem do korzeni stron internetowych. I jakby to tak naprawdę pozwoliło mi w bardzo szybkim czasie spłacić całe zadłużenie i z tego urosnąć. A jak umiałeś strony kodować? Jak się nauczyłeś? Nie kodujemy stron. Okay. To znaczy wykorzystujemy narzędzia, które są dzisiaj ogólnodostępne do tego, aby tworzyć strony internetowe bez kodowania, w pełni dostosowane do potrzeb klienta, do tego, co chcemy. Też dzisiaj z racji tego, że to był główny biznes, który tak naprawdę uratował moje życie, pozwolił mi zarobić pierwszy milion, spłacić zadłużenia i fajnie się przełożył na współpracę z klientami, bo z klientem możesz współpracować na kilka sposobów. To była taka drabinka wstępu do dalszych współprac. Tu tak, klient chciał stronę, ok, ale on chce dalej kolejne usługi. On nagle chce, żeby mu prowadzić fanpage'a, żeby mu zrobić reklamę, żeby pozycjonować mu to wszystko, żeby mu dalej pomagać rozwijać firmę. Więc pomogłem kilku klientom i zobaczyłem, kurwa, jakie zajebiste pieniądze z tego są. Więc poszedłem w to głębiej, bo w pracy z klientem możesz mieć drabinkę. Jedna usługa, jeśli w stanie pozwolić z nim współpracować długoterminowo, długofalowo, bo jak on ci raz zaufał, zobaczył, że zrobiłeś zajebistą dla niego za robotę, zaangażowałeś się w jego potrzeby, żeby mu dostarczyć to, co on od ciebie oczekuje, co chce, to on jest w stanie później z tobą współpracować tak długo, jak ty będziesz mu dostarczał to, co on potrzebuje. Więc strony internetowe zaczęliśmy, początkowo oczywiście chciałem kodować, ale totalnie nie umiałem tego języka, odpuściłem to, trafiłem na mentora, który mi pokazał, że można to robić inaczej, lepiej. Zacząłem się tym interesować, mega głęboko w to wszedłem i wydaje mi się, że wszystkie możliwe błędy, przeszkody, jakie tylko były, już w tym wszystkim popełniłem. Bo tak z 1000 stron spokojnie już stworzyliśmy przez te ostatnie 6-7 lat i tego jest naprawdę bardzo dużo, więc ja też z czasem, z racji tego, że to mi pomogło i nauczyłem też tego innych ludzi, zauważyłem, że tego nie ma dużo w Polsce, więc stworzyłem swój kurs, gdzie innych uczyłem dokładnie tego, co ja robię, czyli mega szybko, prosto, jak pozyskać klienta, jak z nim rozmawiać, jak mu sprzedać, jak postawić szybko stronę, jak na tym zarobić szybko 2-3 tysiące i mieć tak ekstra dochodu. Mega fajnie, w pierwszym roku sprzedaży kursu 600 tysięcy. Mega fajnie to poszło, mega zajebiste pieniądze, ale co więcej, to, że ja zarobiłem, to ok, to nie było moje główne źródło dochodu, bo ja nadal, moim głównym źródłem dochodu jest agencja, gdzie tworzymy strony internetowe ludziom i sklepy. Więc fajne pieniądze, ja zacząłem się z tymi kursantami spotykać, co tydzień mamy konsultacje, zawsze sobota 11, przychodzą technicznie, sprzedażowo, o wszystkim rozmawiamy. Natomiast wiesz, tutaj słyszysz, jeden kursant tu zarobił, tu dostajesz opinię, że to się sprawdza, to działa. Człowiek tak się jara, że mi się chciało codziennie wstawać po to, aby z nimi iść na te konsultacje, albo dostarczać im jeszcze więcej, dogrywać kolejnych materiałów do programu. Wszystkie konsultacje zawsze sobie nagrywamy, zostają. Natomiast najfajniejszą rzeczą jest to, że każda osoba, którą poznajesz, jak wspomniałem, ma inną historię, ale łączy was coś wspólnego, że razem chcecie coś osiągnąć, coś więcej, wyrwać się z tego, powiedzmy, 8-16 ta praca i każdy chce coś więcej zrobić. I wiesz, tutaj mam jednego kursanta, w pół roku 100 koła zarabia i zajebiście miesięcznie po 20-30 tysięcy. Mam bardzo dużą różną historię różnych kursantów, którzy naprawdę mają zajebiste wyniki, rozmawiamy, spotykamy się, co więcej, to byli początkowo klienci, a dzisiaj mógłbym ich nazwać spokojnie przyjaciółmi. To są osoby, które wiem, że na każdym momencie swojego etapu życia mogę na nich liczyć. Nie chodzi mi już głównie o to, że w momencie, w którym wypuszczam jakiś kolejny produkt, wiedzę, się nią dzielę, oni to kupują, choć jest to fajny plus, bo są oddani, zaufani ci, ale za każdym razem z czymkolwiek napiszę, zawsze są gotowi ci pomóc. Ostatnio nawet na urodziny od jednej klientki dostałem głosówkę, która jest nauczycielką w szkole, że składa mi życzenia, a zaraz w ogóle cała jej klasa śpiewała mi 100 lat. I na końcu, wiesz, nagle wszystkiego najlepszego Oscar. I kurczę, ludzie ci takie zajebiste rzeczy dorzucają, że to jest powód, dla którego chcesz to robić. Ale też osób, które budują strony internetowe jest dosyć sporo. To jest taki rynek... Jest ich bardzo dużo. Jest bardzo dużo, ale ty jakby to odniosłeś sukces po tym kątem, że miałeś więcej po prostu zleceń, być może na wyższe stawki. Czyli musiałeś być dobrym sprzedawcą po prostu, że tu też robisz dźwignię. Kluczem do tego wszystkiego tak naprawdę jest
relacja z klientem, to jak ty jesteś w stanie realnie pomóc mu w tym, co on oczekuje, bo większość ludzi ma takie podejście, że okej, otwieram firmę, potrzebuję strony. Dobra, ale po co ci jest ta strona potrzebna? Co ty chcesz za pomocą nią osiągnąć? Jak ona ci w ogóle może realnie pomóc? Jakby to, co mi pomogło najbardziej przebić konkurencję i gdzieś tam w tym rynku wypłynąć do góry na wierzch, jest to, w jaki sposób ja rozmawiam z klientami, bo oni realnie odbierają to, że ja faktycznie się szczerze interesuję tym ich biznesem, jak im mogę pomóc go rozwinąć. Bo okej, stronę stworzyć możemy, ale pytanie, co możemy dalej dla ciebie zrobić, żeby ci realnie pomóc przynieść te efekty sprzedażowe. Powiem ci, że zauważyłem taką tendencję, że w momencie, w którym spotykasz się z tymi ludźmi, każdy oczywiście ma swój bagaż doświadczeń, ma swoje problemy, ale jeśli ty jesteś w stanie nawet tej osobie pozwolić się wygadać, bo ona nie ma z kim o tym rozmawiać, o swoim biznesie w domu. Mhm. Ona się tobie wygada, to ona ci już z automatu ufa. Tak naprawdę nie musisz jako osoba, która sprzedaje swoje usługi, manipulować, używać jakichś technik sprzedażowych. To jest ci zbędne. Pozwól po prostu klientowi powiedzieć o sobie, wygadać się, on ci zaufa. Doceń to, pochwal go za to, że on ci zaufał, że ci to powiedział. I w taki sposób możesz bardzo łatwo sympatyzować do siebie ludzi, przez co oni ci ufają. Na dobre i na złe są z tobą. Brzmi prosto bardzo, nie? Czyli wysłuchać, to jest, myślę, że to jest kluczowe, ale też oni muszą czuć, że ty rozumiesz ich problemy, potrzeby, że ty jesteś później w stanie im pomóc. Albo bardzo mocno tu jakby nacisnąłeś na tą dosprzedaż, czyli że zrobimy stronę, ale później musi być coś dalej. I to jest chyba w każdej branży. My ostatnio rozmawialiśmy o branży beauty i tam jest dokładnie to samo. Klientka przyjdzie na paznokcie, ale później trzeba usta, później trzeba zrobić coś tam jeszcze innego. Tak. I myślę, że to przekładasz też u swoich klientów na jakby, żeby zaaplikować u nich tą sprzedaż, dzięki czemu robisz takie wyniki. Tak, powiem ci, największą rzeczą, która pozwoliła mi w tamtym roku zrobić taki wynik, było dosprzedaż do aktualnych klientów. Mhm. To znaczy, chodzi mi o to, że przez wiele lat, jak ja działałem sam jako freelancer wcześniej, ja nigdy tego nie kontrolowałem. Z klientami to były zawsze rozmowy na Messengerze, tutaj było tak, nigdy nie prowadziłem bazy klientów wcześniej, nigdy nie wiedziałem, jakiemu klientowi jakie usługi sprzedaliśmy i w momencie, w którym w 2022-2023 roku, grudzień, styczeń, siadłem, spędziłem kilka dni na spisywaniu tego z Messengera, po prostu wszedłem w Excel, spisałem sobie imię, nazwisko klienta, spisałem sobie numer telefonu do niego, maila i zaznaczyłem sobie, jakie ja mu usługi sprzedałem, czyli na przykład strona, reklamy, tam powiedzmy projekty wizytówek, ulotek, jakichś różnych rzeczy, grafik. Wszystkie usługi, jakie w życiu robiłem dla klientów i sobie pozaznaczałem, przy którym kliencie co udało mi się zrobić. Ja tak patrzę, tu są miliony niewykorzystane jeszcze, bo zobaczyłem, u jakich klientów jakich rzeczy jeszcze nie dostarczyłem. I dzięki temu mogłem się z tymi klientami skontaktować, zapytać, co u nich słychać, jak się mają, jak się ich rozwinął biznes, na jakim etapie są i zacząć rozmawiać, jak człowiek z człowiekiem, co możemy wspólnie zrobić, aby popchnąć i kopnąć ten ich biznes dalej do przodu. Czyli tak naprawdę coś, co zauważyłem też nie tylko u siebie, ale też u innych ludzi z biegiem tego czasu, tego ostatniego roku przy współpracy, przy rozmowach, które przeprowadziliśmy, jest to, że nikt nie kontroluje, albo mało kto kontroluje to, jakie realnie usługi, jakim swoim klientom sprzedaje. Jeśli ty to masz poodznaczane nawet prosto w Excelu, nie musisz mieć skomplikowanych programów do tego i płacić za to, ale widzisz, w czym jeszcze klientowi jesteś w stanie pomóc, jaką usługę możesz dodatkowo dosprzedać, to jest kwestia umówienia się na kawę, 15 minut rozmowy wideo z klientem i posłuchania, przedstawienia, jak może mu to pomóc. To dało największy zysk. Okej, okay, dobra. No, czyli największa dźwignia relacje, czyli twój Messenger to jest twoje narzędzie pracy. Tam jesteś ciągle, piszesz z ludźmi, tak. Jak mogę ci pomóc. To jest tak naprawdę moje jedyne narzędzie pracy, tak? Bo maile są głównie do tego, żeby wysłać, no chociaż nie zawsze, bo nawet faktury wysyłamy przez Messengera też, więc jakby tutaj do mojego Facebooka to ma dostęp 4 osoby, więc jakby to jest dzielony, powiedzmy, dostęp, ale głównie robimy wszystko na Messengerze, bo klientów głównie pozyskujemy przez Facebooka. Tu też się kłania to, że jednak to jest taka zasada relacyjna, o której mówisz, nie? A tak. Jednak ten mail to jest taki bardziej formalny? Mail to z reguły jest jako potwierdzenie tylko ustaleń, czyli przykładowo jesteśmy po rozmowie, no to okej, ja nagrywam głosówkę do asystentki, co na przykład ma być powiedziane, o czym rozmawialiśmy w mailu, ona pisze maila, wysyła do klienta potwierdzenie ustaleń przykładowo. Lub na przykład w zależności od tego, jaką usługę świadczymy, na jakim etapie aktualnie jesteśmy, bo tu też staram się, żeby każdy klient był obsłużony w taki sposób, jak ja sam chciałbym być obsłużony. Co mam na myśli? Dlaczego na przykład ja to tak postrzegam, paczkomaty taki sukces odniosły?
bo na przykład klient jest od razu informowany, gdzie się paczka znajduje, w jakiej drodze, na jakim etapie, więc on nie musi się stresować, że kurde, gdzie ta paczka, nie? Jak z AliExpress przykładowo, no tak. Nie? Jak z Chin zamawiasz. I my na przykład za każdym razem, jak współpracujemy z klientem, jakąkolwiek mamy rozmowę, konsultację, cokolwiek to jest, to po wysyłamy mu podsumowanie, o czym rozmawialiśmy, jakie będą kolejne etapy, jakie będą dalsze ustalenia, jest to, że on jest zaopiekowany przez nas, względem tego on się nie stresuje, nie zapomina, ma czarno na białym, co rozmawialiśmy, co będzie dalej. Każdy krok. Miniaturkę już wiemy, jak ją zrobimy. Zarobił miliony na Messengerze. No, w sumie tak. Ludzie siedzą na Messengerze, piszą ciągle czy na Instagramie, a tam można miliony zarobić zamiast zwykłe pogaduchy. Nie? Minusem tego jest to, że jak nie wejdziesz dzień na Messengera, to potem wchodzisz, masz 50-60 wiadomości, nie? Więc tak, ale no, powiem ci tak, jakby to mi się wydaje, że to narzędzie pozwoliło mi tak dużo zbudować, bo jest ono bardzo intymną formą kontaktu, bezpośrednią bardziej. To, że dzisiaj mi osoby pomagają obsługiwać różne rzeczy, mają dostęp do mojego Facebooka, to wynika z tego, że my dalej klientów pozyskujemy przez Facebooka. To, co uczę innych ludzi, sam cały czas stosuję, nie? Przykładowo, jak chciałbym pozyskać klienta na... rzuć jakąś usługę. No, u reklamy. Okej, okay. To możesz sobie wejść na... Albo nie, mam inną usługę, inny przykład. Dobra. Partnerów kanału Wyskalowani. Dobra, okej, okay. To w Twoim przypadku mogłoby to być tak, że wchodzisz na grupy na Facebooku, które dotyczą pomysłów na biznes lub ludzi biznesowych, lub są takie grupy, gdzie ludzie się chwalą swoimi biznesami lub chcą sprzedać jakiś swój biznes. Wchodzisz i patrzysz, jaki ludzie biznes oferują, ok? Mhm. Czego dotyczy ich biznes? Czy go sprzedają, co mają, albo na przykład mają pieniądze, albo szukają pomysłów na biznes, albo się chwalą. Jakby tych ludzi jest bardzo dużo. Ja na przykład dużo częściej jeszcze klientów znajduję w komentarzach niż w tych postach bezpośrednich. To znaczy, na przykład w Waszym przypadku mogłoby być tak, że ktoś dodaje posta nawet na lokalnej grupie Warszawa, powiedzmy, nie wiem, sąsiedzi Warszawa, nie wiem, czy jest taka grupa, przykładowo rzucam, i na przykład ktoś szuka, powiedzmy, szukam firmy, która zajmuje się produkcją mebli na wymiar. I ludzie w komentarzu oznaczają te firmy. No i już masz potencjalny kontakt, okay. Nie? Ludzie sami dają Ci ludzi, do których możesz się odezwać, co więcej, dają Ci konkretną branżę. Przez co, jeśli Ty wiesz, do jakich ludzi chcesz docierać, jaką branżę masz sprecyzowaną, z naszej bóle, problemy, łatwiej Ci jest od razu rozmawiać z tym klientem. Ja to, co wtedy robię, to jak jest oznaczony przykładowo fanpage, wchodzę na ten fanpage, sprawdzam sobie ten fanpage, o co mogę dodatkowo zaczepić, co mogę pochwalić w pierwszej rozmowie, co robią dobrze, z tego powodu, że ludzie kochają być doceniani. Jeśli masz zapewnione podstawowe potrzeby życia, czyli masz gdzie spać, masz co jeść, masz co pić i czujesz się bezpiecznie, to kolejną potrzebą, którą ludzie potrzebują, jest to, aby czuć się docenieni, czyli być zauważeni przez innych, że, bo im się robi miło, oni dzięki temu sympatyzują, czują się lepiej, po prostu Ci z automatu ufają. Więc ja szukam takiego punktu zaczepnego, który rezonuje ze mną i mogę pochwalić dla tego klienta, że robi to naprawdę w jakiś wyjątkowy, fajny sposób, w pierwszej rozmowie od razu. Że dzień dobry, przykładowo, panie Aronie, dzwonię do pana, bo widzę, że tu się pan zajmuje takimi i takimi usługami, ale muszę panu powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak świetnie wykonał pan tą usługę i mówię, co tam jest w poście, nie? I mam do pana takie pytanie, czy znalazłby pan 10-15 minut na krótką rozmowę na temat tego, co możemy wspólnie zrobić? I z reguły jest tak, nie? A jeśli nie, to pytanie, kiedy moglibyśmy się spotkać, nie? I staram się też jak najszybciej zawsze z klientami doprowadzić do rozmowy telefonicznej lub wideo, bo pisanie jest tylko pisaniem. Ktoś ci może odpisać, ktoś ci może nie odpisać, może cię zlać. Ale jeśli kogoś weźmiesz na rozmowę, to masz go od razu tu i teraz. Łatwiej jest ci się wsłuchać to, w jaki sposób on z tobą rozmawia, jakim tonem do ciebie mówi. Łatwiej możesz tego człowieka po prostu przekonać. Natomiast nie tyle, że przekonać tak poprawię, co pokazać, jak możesz mu realnie pomóc. I fajna też wskazówka jest tutaj jeszcze taka, że w momencie, w którym korzystasz z tego Messengera i nawet ktoś cię prosi o numer telefonu albo ty chcesz, ja z reguły tego nie daję. Mówię, zdwoń mu się tutaj, nie? Po co? Masz mnie od razu tutaj. I dlaczego to robię? Bo jeśli byśmy się wymieniali numerami telefonów, z doświadczenia mi wynika, że ludzie, jeśli tych telefonów ty masz dużo, nie każdego zapiszesz. A na Messengerze, jak dzwonisz do kogoś, od razu widzisz imię i nazwisko. Od razu masz konkretny kontakt. Od razu wchodzisz po rozmowie, widzisz, o czym pisaliście. Tak naprawdę uważam, że mało kto docenia to narzędzie. Masz rozmowy, masz kontakty, masz historię rozmów, wszystko w jednym miejscu. Wejdziesz sobie w informacje dotyczące czatu, masz wasze linki, masz wasze pliki, faktury, wszystko, co wysłaliście, dokumenty, oferty, masz zdjęcia, rzeczy, którymi się wymienialiście. Wszystko w jednym miejscu. Po co ci inne narzędzia? Tak proste to wszystko może być, nie? Tak. Piękne. No dobra, powiedz teraz tak, zatrzymaliśmy się na tym, że znalazłeś mentora, wszedłeś w budowanie stron, tam zarobiłeś pierwszy milion, ale nadal jakby
Tam mówię, że chyba w pierwszym roku 600 tysięcy to było na... Z kursu. Z kursu. No, ale w pewnym momencie jakby się chyba zatrzymałeś, gdzie tam się kręciliście koło tej liczby i dopiero teraz wystrzeliłeś, nie? Więc co tam się działo pomiędzy, co sprawiło, że jakby zatrzymałeś się na tym pewnym etapie? Jakby już to kwestia twojej wizji, że to ci wystarczyło, trochę się zachłysnąłeś pieniędzmi, czy być może nie wiedziałeś, jak to dalej wyskalować? Co tam było? To nie tyle, że się zatrzymało, co bardzo drastycznie spadło w dół. Okay. Bardzo drastycznie spadło w dół i... Problem było to, że faktem, w momencie, w którym człowiek nie miał wcześniej pieniędzy, do których nagle dochodzi, to czuje ten komfort i wygodę i zaczyna je wydawać. Nagle idziesz do restauracji, zamawiasz szampana za 5 koła i nie robi to dla ciebie wrażenia. Ja przykładowo, bo wiesz, ja mieszkam trochę w Londynie, trochę w Polsce, tak sobie podróżuję i wiesz, ja przylatywałem do Polski, wynajmuję auto, 2 tygodnie, potem wynajmuję drugie, nagle się okazuje, że we wrześniu wydałeś 12 koła na samo wynajęcie auta do ubezpieczalni. I wiesz, w momencie, w którym masz komfort finansowy, a nie masz ułożonej w głowie mindsetu pod te finanse, bardzo łatwo jesteś w stanie szybko stracić te pieniądze. No, jak wiesz, ja zbankrutowałem już wcześniej, natomiast nie miałem jeszcze nigdy wcześniej możliwości z takimi pierwszymi pieniędzmi, przez co bardzo szybko je przepaliłem. Tu nagle człowieka interesują nowe biznesy, nowe pomysły, tu nagle inwestycje, tu nagle jakieś krypto, zaraz się okazuje, że na jakimś Forexie przepaliłeś 100, nie? I tak sobie myślisz, kurde, no trochę słabo, ale jeszcze mam zapas, nie? I wiesz, nie znasz tego limitu. Bardzo łatwo jest popaść w różne, powiedzmy, uzależnienia biznesowe. Wiele pomysłów, których odpaliliśmy, nie zadziałało, nie? Mieliśmy robić biznes z wróżką, mieliśmy robić jakiś tam jeszcze inny biznes. Z wróżką? Tak, taki... Wróbita Maciej, powiedzmy, nie? Ciekawe, ale wiesz, ciekawe. Inwestujesz pieniądze, wydajesz pieniądze na pracę ludzi, a to nie idzie, nie? I problem jest to, że bardzo łatwo jest się wtedy zachłysnąć ilością pomysłów, które do ciebie przychodzą, w które widzisz, że możesz wsadzić pieniądze, ale przez to, że się rozwarstwiasz na różne rzeczy, to nie jesteś w stanie wszystkiego kontrolować. I to, jeśli coś miałbym komuś polecić z mojego własnego doświadczenia z tych ostatnich, powiedzmy, 10 łącznie lat pracy, tą, którą gdzieś tam udało się wypracować, jest to, że jak już się na czymś skupiasz, za coś bierzesz, to idź w to 100%, nie? Jeśli osiągniesz ten sukces, który sobie założyłeś, wtedy myśl o innych rzeczach, ale o jednej kolejnej, a nie 10 naraz, nie? Więc pytając jeszcze to, co zadałeś pytanie o ten wzrost, który pozwolił zrobić taki duży przeskok, to było właśnie to, co wspomniałem wcześniej, że spisałem sobie w końcu wszystkich swoich klientów, to, co dla nich mamy, co nie mamy, a mając już bogatsze doświadczenia i mając zbudowany zespół, byliśmy w stanie większą ilość naraz obsłużyć. Po prostu dosprzedać kolejne usługi. Mhm. Ci ludzie już nas znali, nas już ufali, wiedzieli, jaką robotę robimy, więc tylko to sprzedaliśmy. Ty jesteś teraz jedynym takim handlowcem u was w firmie? Czy ten dział też... Jeśli chodzi o rozmowy z klientami bezpośrednio sprzedażowe, robię to ja z racji tego, że ja się w tym czuję najlepiej. Ja też muszę coś robić w tej firmie, bo się inaczej bym nudził. Wiesz, jak w pewnym momencie miałem tak, że ludzie robili wszystko za mnie, to ja się nudziłem. Tu nagle Netflix, tu nagle, wiesz, opierdzielanie, chipsy, brzuszek, przytył, wszystko. Człowiek się rozleniwił, więc niestety nie mogę tak robić. Ale się z tego powodu cieszę, że mogę się z ludźmi poznać. Natomiast jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, przykładowo jest Kamil, który szuka klientów na strony internetowe. Ewa obsługuje reklamy. Przykładowo jest jeszcze inna osoba, każdy jest od czegoś, nie? W zależności od usługi. Natomiast też największą ilość klientów dzisiaj daje nam marketing szeptany, bo my zrobiliśmy już dobrą robotę. My wykonaliśmy już tą robotę. Ludzie są zadowoleni. My ich dalej obsługujemy, a oni polecają nas dalej. Więc to, że ktoś nawet dzisiaj zaczyna jakiś swój biznes, okej, znajdź 10 klientów, tylu ci wystarczy, żeby moim zdaniem nie martwić się już nigdy o pieniądze. Dlaczego? Bo jeśli jesteś w stanie poświęcić na tych klientów odpowiednio dużo czasu, aby ich odpowiednio obsłużyć, żeby dostarczyć im konkretne, realne, wymierne, policzalne korzyści i efekty, to oni później będą cię polecać, jeśli im to przedstawisz, że mogą to robić i zaproponujesz może jakąś współpracę. Tak naprawdę moimi dzisiaj osobami poszukującymi innych klientów są moi klienci. I to się cały czas rozrasta, nie? Taka kula śnieżna. A teraz jak zwiększyłeś skalę i tam przeszedłeś z niecałego miliona do 5 milionów, to nie boisz się, że jakby ilość klientów prawdopodobnie wzrosła i że nie dasz rady teraz optymalnie wszystkich obsłużyć, no bo to jest taki bardzo szybki wzrost, nie? Że nie spadnie ci i jakość, i jakby samej usługi być może, ale w ogóle obsługi tych klientów, że już nie będziesz miał czasu robić tyle follow-upów do nich i tyle czasu z nimi rozmawiać i tak dalej. Od grudnia nie przyjęliśmy jeszcze żadnego nowego klienta, z tego powodu, że tych klientów, których dzisiaj mamy, to chcemy zrobić jeszcze większą skalę, bo wtedy zarobimy jeszcze szybciej więcej, z racji tego, że mamy od większości usług, którymi działamy,
procent od tego, co wypracujemy, więc my dostarczając im jeszcze więcej efektów, tych, którzy są dzisiaj z nami, szybciej zarobimy więcej niż w momencie, w którym mielibyśmy dzisiaj wdrażać nowego klienta, więc zamknęliśmy się aktualnie nowych klientów, obsługujemy aktualnych po to, żeby szybciej zarobić więcej pieniędzy, żeby móc zatrudnić więcej osób do zespołu i wtedy wpuścić nowe osoby. A to mówisz o marketingu, a o stronach jakby to jest twarde. Tak, strony działają na tej zasadzie, że jak Kamil przykładowo pozyskuje osoby na strony, ja tam jestem tylko po to, żeby dzisiaj z reguły dopiąć klienta. Mam od tego zespół, oni sobie to robią. Marketingu jest trochę więcej, bo trzeba wykonać badanie rynku, przeprowadzić ankiety, rozmowy, analizy. Jakby tam jest trochę więcej skomplikowanych rzeczy, które wymagają większego angażu czasu i ludzi. Więc jakby tam na ten moment nie przyjmujemy ludzi. Jeśli chodzi o strony, to klienci cały czas przychodzą. A kurs, o którym wspomniałeś, on jest nadal aktywny, czy go się kupuje? Jest on aktywny, można go cały czas kupić na w sumie bezkodowania.com. Mamy też certyfikat własności intelektualnej co do tego znaku towarowego w Europejskim Urzędzie Ochrony Własności Intelektualnej. Zastrzeżony jest ten znak, więc można go kupić, można dołączyć. On jest dzisiaj gotowym programem, dzięki któremu wchodzisz, dowiadujesz się całej tej wiedzy, która mi pomogła pierwszy milion zarobić, poznajesz ludzi, którzy też w naszej społeczności osiągają te efekty, poznajesz naprawdę zajebistych ludzi, co więcej, dzisiaj nawet osobami, które pomagają innym kursantom, są moi kursanci, którzy mają wyniki. Przykładowo Damiana mogę powiedzieć, albo Daniel. Damian na przykład to jest gość, który zrobił zajebisty wynik, ja na przykład teraz płacę mu miesięcznie za to, że on pomaga kursantom rozwiązywać problemy techniczne. Więc tak naprawdę, gdzie ja to robiłem na początek, dzisiaj to robią moi kursanci, bo się tego ode mnie nauczyli i to się mega fajnie rozrasta, nie? Zajebista społeczność. Jest dużo rzeczy, które tu można jeszcze dopracować, jak w każdym biznesie, natomiast stopniowo wszystko się rozrasta. Co do tego, co zapytałeś, można dołączyć i co ciekawe, ta cała moja wiedza dotycząca tych 10 lat pracy z klientem sprzedaży, gdzie tam, myślę, spokojnie przeprowadziłem ponad 1000 rozmów, konsultacji, analiz takich z klientem bezpośrednio, mamy już to opakowane w produkt i będzie wdrażana na rynek jako produkt sprzedażowy dla freelancerów, małych właścicieli firm i osób sprzedających swoje usługi, bo to, co powoduje to, dlaczego klienci z nami współpracują, do nas przychodzą, nam ufają, od nas kupują, to jest właśnie tam zawarte. Okej. Okay. Jak wygląda obecnie Twój lifestyle w ogóle? Zaczynając od etyki pracy, trochę mówisz, że podróżujesz. Jak wygląda teraz twój taki dzień czy twój tydzień? Nie mam takich porannych rutyn, jak większość ludzi ma, że wstają, robią to i to. U mnie to jest tak, że wstaję, o której wstanę. Okay. Wstaję, o której wstanę. Z reguły, w zależności od tego, jak się czuję. Czy raczej 7 czy raczej 11? Raczej 10-11. Lubię się wyspać. Okay. A też późno chodzę spać, bo lepiej mi się w nocy pracuje. To zaraz tak do tego dojdziemy. Wstanę, wiadomo, pójdę, załatwię sobie potrzeby, wyjdę. Śniadania nie jem z reguły z rana. Pierwszy posiłek jem koło 15-16 dopiero. Z tego powodu, że z rana mam czas taki dla siebie. To znaczy, ja lubię sobie popracować ze swoim oddechem, trochę pomedytować, bo to mi pozwala wyciszyć siebie na początku dnia, na całą resztę dnia. Książki niby czytam, niby nie czytam, różnie, w zależności od tego, jak się czuję, jak mam ochotę. Nie będę ściemniał, że czytam, bo po prostu realnie dużo ich przeczytałem, aktualnie nie czytam. I teraz tak, wstanę, napiję się wody, pomedytuję, z reguły sobie włączę coś na Netflixie, tak to z reguły wygląda. Okay. Tak, dopiero później zjem sobie na przykład, w zależności, która jest godzina, zjem sobie coś i siadam do pracy. Ale na Netflixie oglądasz to tak coś dwugodzinnego, czy jakiś serial pół godzinki? Wolę jakiś film. Tak idąc po kolei, wstaję, medytacja, coś sobie oglądnę, chyba że nie chce mi się czegoś oglądać, no to wtedy sprawdzam, co się dzieje na Messengerze, bo tych wiadomości czasami jest multum. I z reguły 2-3 godziny na tym spędzam, chyba że, znaczy z reguły robię to w międzyczasie, kiedy oglądam Netflixa, więc jakby łączę przyjemne z pożytecznym, jeśli tak to można nazwać. Jestem uzależniony od Netflixa, Okay. Nie będę tego ukrywał. I później... Co oglądasz? Wszystkie filmy tak naprawdę, co się da. Powiem Ci, co tylko wychodzi, staram się nowe rzeczy. Ostatnio oglądałem fajny film Lift. Więc Okay. Co po chwilę coś nowego tam wychodzi, więc to jest spoko. Natomiast tak, po oglądnięciu, no to z reguły sprawdzam, co się dzieje na mailu. Tam z reguły nie ma dużego spamu, tam się praktycznie nic nie dzieje, bo z reguły są tylko potwierdzenia, akceptacje tych rzeczy, co wysłaliśmy do klientów, albo są informacje, że coś zostało opłacone. I następnie trochę pracuję, czyli na zasadzie takiej, że sprawdzam, co kto jest na jakim etapie w zespole, gdzie jesteśmy z danym klientem. Potem trochę czasu poświęcam na planowanie, gdzieś w międzyczasie sobie wyjdę na spacer, czy po prostu sobie zjem coś jeszcze. I w zasadzie to jest mój dzień. Nie mam takich rutyn, wiesz? Okay. Mój dzień pozwala mi być
takim, jakim chcę w danym dniu, żeby był. Wiadomo, mam coś takiego, że sobie na koniec dnia robię przemyślenia, spisuję sobie różne rzeczy, natomiast nie mam takich rutyn, jak to ma większość ludzi z sukcesu, jeśli tak to mogę nazwać. Okay, nie? Okay. Czyli wstajesz, ogarniasz się i jedziesz z messengerkiem. Tak, robię to, na co mam ochotę w danym dniu. Być może jest to złe, być może gdybym tego nie robił albo robił to lepiej inaczej, to te efekty byłyby lepsze, szybsze. Natomiast jestem wygodny, lubię komfort i nie lubię się zmuszać do czegoś na siłę. Wolę robić to na całą ochotę. Ale masz jakiś plan, żeby ten dzień zmienić może, żeby nie wiem, za 2 lata on inaczej wyglądał, czy chcesz to tak zostawić? Powiem Ci szczerze, że w ostatnim czasie próbowałem to parę razy zrobić. Na przykład rozpisywałem sobie na planszy rzeczy, które są do ogarnięcia i jak ja mogę na przykład inaczej ułożyć swój dzień. I stwierdziłem, że jest to bez sensu. Nie lubię siebie wpędzać w jakieś rzeczy, które muszę zrobić, bo jak ich nie zrobię, to co się dzieje. Ja na przykład dlatego też nigdy nie chciałem pracować dla kogoś, bo dla mnie było to trochę takim więzieniem. To znaczy, co mam na myśli to, że nie mam realnie wpływu na to, jak coś funkcjonuje, jak coś działa i też nie mogę decydować o różnych rzeczach, bo mnie ograniczają rzeczy odgórne. Więc dzisiaj ja mam po prostu poluzowane to, jak wygląda mój dzień. Ale bardzo dobrze się z tym czuję, robimy zajebistą robotę, nie spóźniamy się z niczym, wszystko jest na czas, ale dzięki temu ja mam komfort na głowie. Nie stresuję się. A ile pracujesz dziennie średnio? Godzin? Dobre pytanie. Czasami są dni, że pracuję cały dzień, a czasami są dni, że nie pracuję nic. W zależności od tego jest rzeczy do zrobienia. Jeśli mówimy o takim typowym dniu, jak przed chwilą opisałem, no to w ciągu takiego dnia to powiedzmy wychodzi te 2-3 godziny na tym messengerze, to też liczę jako pracę. I później wiadomo, coś jeszcze z klientami porozmawiać, w zależności od tego, czy są rozmowy sprzedażowe. Jeśli tak, ja czasami robię rozmowy nawet o 1 w nocy, w zależności od tego, gdzie jest klient. Wiem, bo robiliśmy już nieraz chyba. Tak, tak, mieliśmy okazję. No powiem Ci, jak pozyskaliśmy w listopadzie klientkę, jak wspomniałem, na bardzo fajną kwotę, bo tam jest 40 tysięcy dolarów plus jeszcze co miesiąc 1000 i to było na drugiej rozmowie zimnej, no to tam na przykład rozmowę robiliśmy nawet o 3 w nocy, nie? Więc dlatego też czasami późno wstaję. Natomiast nie mam czegoś takiego, ile godzin pracy. Ciężko by było to mierzyć w takiej ilości. Jakby z tego powodu, że moja praca nie jest dla mnie pracą, tylko jest taką pasją, inspiracją. Ale na tym messengerze to jest taka ostra sprzedaż, czy to jest takie podtrzymanie kontaktu, podtrzymanie relacji? Sprzedaż jest na rozmowie. Fizycznej, takiej powiedzmy telefonicznej lub wideo. Na messengerze jest z reguły ustalanie terminów lub podtrzymywanie relacji. Ale też nie sztuczne, bo powiem Ci, zauważyłem, że wiele osób na przykład sztucznie lub na siłę próbuje podtrzymać relację z klientem. To znaczy zaczynają nagle mu coś tak dziwnie chwalić, dziwne tematy opowiadać, albo przykładowo zaczynają bardzo dużo mówić o sobie. Jakby trzeba zawsze pamiętać, że każdy ma swój jakiś interes i klientów nie obchodzisz ty. Jeśli oni sami cię nie pytają, to nie powinieneś mówić, co robisz, jak to twój dzień wygląda. Wystarczy po prostu się pytać ich, co tam dobrego u nich słychać i pogłębiać. Jak coś ci od nich odpowiedzą, pogłębiaj to, jakby rób to naturalnie, tak jakbyś z kumplem szedł na piwo. Każdego klienta traktuj jako swojego zajebistego kumpla, ziomka, ale też w granicach kultury, rozsądku i profesjonalizmu. Wiadomo, nie będziesz mówił, ej, kurde, tam wiadomo, to słowo na K, nie będę przeklinał do kamer. Stary, zajebiście, nie? Jakby z szacunkiem, z kulturą, ale też nie przesadnie. Nie jesteś robotem, nie pracujesz w korporacji, więc messengera używaj do podtrzymywania relacji. Jeśli są jakieś rzeczy finansowo-biznesowe między wami, od razu dzwonicie do siebie. Tyle. No okej, czyli masz teraz takie wygodne życie. Trochę za. Miesięcznie parę złotych zarabiasz, no i co dalej, wiesz? No bo to jest taka, teraz mam wrażenie takie, no stanie w miejscu, nie? Siemanko już jest. Okej, firma się jakoś tam rozwija, macie 10 klientów, chcecie piąć to do góry. No klientów łącznie jest więcej, 10 jest na tą okay, usługę. Okej. No, ale wiesz, no co dalej? No bo takie siedzenie cały dzień w domu, pisanie na messengerku, oglądanie Netflixa, no raczej do nikogo nie prowadzi. Tu masz rację, jak najbardziej się z Tobą zgodzę, donikąd to nie prowadzi, bo jest to bardziej takie egzystowanie. Natomiast na ten moment jest to dla mnie wygodne, bo wiesz, to nie jest tak, że ja sobie teraz siedzę i nic nie robię. Ja na to, żeby dzisiaj móc tak robić, zapierdzielałem ostatnie 6-7 lat. Słuchaj, ja pracując na tej chłodni w Anglii, czy tam jeszcze chodząc po zmywaku później chwilę, ja pracowałem przez 1,5 roku, dzień w dzień po 6-7 dni w tygodniu, po 12-16 godzin. Później stało się to z tymi stronami zajebiście, ale też zapierdzielałem cały czas.
Więc jakby ja nigdy nie miałem wcześniej takiej możliwości, żeby sobie pozwolić na komfort i wygodę. Dopiero w 2023 roku pierwszy raz miałem okazję w życiu podróżować gdziekolwiek. Fakt faktem, zwiedziłem Norwegię, byłem w Rzymie, na Majorce, byłem na Islandii. Zajebiście, piękne kraje, fajnie spędziłem ten czas. Dopiero teraz mam czas, więc okej, okay, na ten moment może to wygląda, że jest egzystowanie w ciągu dnia, ale ja nigdy tego wcześniej nie miałem, więc sobie chcę na ten moment na to pozwolić. Zespół dzisiaj pracuje nad rozwojem firmy dalej. Ja tam jestem, skakuję zarządzająco i sprzedażowo. Co do tego, na ten moment jest super. Jeśli chodzi o cele biznesowe, są one inne niż takie życiowe, prywatne, bo biznesowo bardzo mocno w tym roku chcemy wyskalować sprzedaż tych produktów cyfrowych naszych, plus dodatkowo tą usługę dla klientów, gdzie mamy tą sprzedaż tych produktów opakowanych w ich wiedzę. W tamtym roku te 10 klientów to przyszło z poleceń. My teraz chcemy tych klientów pozyskiwać też indywidualnie. Mam już wstępne rozmowy zaplanowane na luty z kilkoma osobami, bo tam mam takiego znajomego Rafała, on też ma bardzo dużą sieć kontaktów biznesowych, mam Mateusza, fajnego klienta, który ma klub taki, coś jak klub przedsiębiorczości, on się Smart Seeds Polska nazywa, mają po prostu takie stowarzyszenie, gdzie zrzeszają przedsiębiorców z różnych po prostu dziedzin, mamy bardzo fajne relacje, więc tak naprawdę ten rok pozwoli nam na jeszcze większy wzrost finansowy, jeśli chodzi o biznes, natomiast mnie prywatnie satysfakcjonuje to, co jest teraz. A gdzie widzisz siebie za 5 lat, może 10? W tym roku... Mówię o osobistości. Tak. W tym roku w lipcu jadę do Kolumbii na pół roku, może rok, sobie odpocząć. Więc jeśli chodzi o te dłuższe cele, takie 5-10 lat, nie mam jeszcze tego sprecyzowanego. Z tego powodu, że już uważam dzisiaj, osiągnąłem coś, czego ja sobie nawet wcześniej nie wyobrażałem. Nie narzucam sobie tej presji, żeby znowu zapierdzielać, tylko okej, pilnujemy naszych zadań, które wykonujemy, robimy jak najlepszą robotę w danym momencie, którą robimy dla danych klientów, chcemy ich z czasem otworzyć możliwość dołączania kolejnych klientów, żeby ich pozyskiwać więcej, zarabiać jeszcze więcej, żeby sobie na więcej pozwolić. Natomiast to, co mam dzisiaj, mnie satysfakcjonuje na ten moment. Gdzie będę za 5-10 lat? Kurczę, bardzo dobre pytanie, ciężko mi to przewidzieć. Okej, czyli teraz chcesz trochę, jakby doszedłeś na tą górę, wiadomo, że już jest zaraz kolejne, może zaraz sobie powiedzieć, dobra, chcę teraz 20 baniek i tak dalej, ale jesteś na tym etapie, dobra, że troszeczkę chcę na tej górze postać, popatrzeć na te widoczki, podelektować się tym. Mówisz, że jedziesz do Kolumbii na chyba pół roku, rok, tak? Tak, tak. I co, dlaczego tam, co to w ogóle za pomysł? To zanim się odpowiem, jeszcze tylko dodam, że wiesz, ja mam, kurczę, 27 lat, nie? No. Ja naprawdę uważam, że w moim wieku osiągnąłem już bardzo dużo względem rówieśników, których w życiu znałem, nie? Często to słyszę od swoich klientów, bo większość moich klientów to są osoby 35+, starsi ludzie, bardzo dużo u nich się czerpie. Często też słyszę, że jakby oni są zaskoczeni, że w tak młodym wieku jest taka wiedza, taka dojrzałość. I jakby też, póki jestem młody, chcę z tego pokorzystać. Na robienie pieniędzy biznesów jeszcze będę miał czas w życiu. A co do tego Kolumbii, to z racji tego, że mój właśnie ten kursant, przyjaciel Krzysiek, osoba, która dzisiaj działała ze mną w zespole, on żyje w Kolumbii, w Santa Marcie już 2-3-4 lata w zasadzie. On tak naprawdę dzięki tym możliwościom, które mu pokazałem w Stanach, w tych stronach, on tam sobie może żyć fajnie, na fajnym poziomie, na komforcie. Zaprosił mnie do siebie, jadę, żeby tam pożyć, poznać inny świat. Tam jest luksus. Powiem Ci, za te pieniądze, co ja w Londynie mieszkałem, jak płaciłem za mieszkanie, powiedzmy takie studio, czyli jest coś podobne pomieszczenie, w którym my się dzisiaj znajdujemy, to na przykład w Kolumbii za te pieniądze to masz apartament 100 metrów wysoko z widokiem na morze, jeszcze z basenem, ze wszystkim, nie? Więc jakby fajny, ciekawy luksus. Jadę to doświadczyć, ale przede wszystkim to, że lubię ciepłe kraje. Jak byłem na Majorce, mega mi się spodobało to, że jest bardzo dużo słońca. Nawet zauważyłem u siebie coś takiego, że w momencie, w którym ja się nie naświetlam na słońcu, mało czasu spędzam ze słońcem, jestem w zamknięciu, to moja energia spada, w sensie źle się czuję. Więc jadę tam, po prostu, bo jestem ciekaw tej dżungli, tego wszystkiego, co tam się dzieje. Po prostu chcę doświadczyć coś nowego, bo się zakochałem w podróżowaniu. Okej, fajnie. Czyli pół roku do Kolumbii, ale dalej tam będziesz pracował? Tak, wiadomo, na laptopie. Pół roku z tego powodu, że na to zezwala wiza, jadę w lipcu, bo do końca roku będę mógł zostać te pół roku, a od stycznia jest nowy rok, więc prawdopodobnie zostanę jeszcze pół roku. Zresztą też z Krzyśkiem teraz fajny startup, pracujemy już nad nim od pół roku, gdzie chcemy stworzyć coś na zasadzie Shopify'a, tylko czegoś fajniejszego. Shopify, czyli przykładowo ty masz jakiś pomysł na sprzedaż produktów w internecie,
Natomiast problem tej branży jest taki, że ludzie z reguły, którzy chcą mieć sklep internetowy, nie rozumieją, jakie mechanizmy za tym stoją, żeby móc było tych sprzedaży więcej, większych konwersji i więcej sprzedaży. Więc chcemy stworzyć coś takiego, że pierwsza opcja, taki trzypakietową usługę, pozwala ci, że stworzymy ci mega szybko, prosty, bardzo sklep, żebyś mógł zacząć sprzedawać. Druga opcja, trochę rozbudowany pakiet, gdzie jeszcze ci robimy marketing, żeby tych sprzedaży było więcej. A trzecia to są indywidualne sklepy, gdzie ty już masz większą świadomość, bo przekonałeś się, że mając własny sklep, sprzedaje się coś trochę, ale tam trzeba więcej rzeczy. I to jest już dla tych ludzi, którzy są w stanie włożyć trochę więcej pieniędzy. A ta pierwsza usługa na zasadzie subskrypcji taniego produktu. Okej, fajnie. I też fajnie. Jedziemy po to, żeby nad tym fizycznie pracować. A nie myślisz, że to będzie znowu rozproszenie od tego, co masz teraz? Nie, z tego powodu, że to, co mam dzisiaj, jest ułożone przez ludzi. To znaczy, strony są w pełni zdelegowane, marketing jest w pełni zdelegowany, tworzenie tych droższych, high-ticketowych produktów jest... High-ticketowy, weź jeszcze powiedz, co to jest. Opakowywanie wiedzy w produkty cyfrowe na przykład lub sprzedaż Twojego produktu fizycznego. Na tej zasadzie, co wspomniałem wcześniej, że płacisz nam jakąś kasę, my Ci to gwarantujemy, że to odrobimy i Ci to sprzedajemy. Czyli po prostu zwrot z tej inwestycji jest między 30 a 60 tysięcy miesięcznie, chyba że chcesz iść dalej i się bo to mówimy w momencie, w którym Ty się nie musisz za bardzo angażować. Jeśli chcesz się zaangażować, gdzie budujemy Twój wizerunek, markę, to jesteśmy w stanie z Tobą dojść do 80-120 miesięcznie. Takich klientów też mamy, więc takie efekty jesteśmy w stanie z Tobą osiągnąć. Więc to tak naprawdę dzisiaj jest poukładane. Dlatego ja się w pewnym momencie nudziłem. No teraz została ta sprzedaż. Ale masz taką pomysł, żeby to, no jeżeli dobrze idzie, to żeby to dalej pchnąć do... Znaczy, no bo jest poukładane, jest popyt na to, masz zespół, są już pewnie jakieś procesy, żeby teraz z 16 lubić zrobić 30 i mocniej pchnąć. Jeśli bym znalazł osobę, która by mi była w stanie pomóc, pokazać jak to zrobić, to być może bym to zrobił. Jak wspomniałem, ja nie miałem nigdy nikogo, kto by mi wskazał, co jak wszystko robić. Sam bardzo dużo się uczyłem na własnych błędach. Wiesz, to są setki, jak nie tysięcy wydanych na prawników, na błędy, straconych pieniędzy. Wszystko cały czas uczę się, robię sam, więc nie mam osoby, która mi wskaże ten drogowskaz, w którym kierunku iść. Więc jakby ja też nie do końca wiem, w którym kierunku idę, bo bardziej robię to na wyczucie i bardzo dużo testuję, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Więc co do tego skalowania ilości osób w zespole z 16 na 30, byłoby to pewnie możliwe, tylko nie wiem dzisiaj, jak to zrobić. Tylko też chyba nie masz tego drive'u, znaczy nie masz, żeby to nie wybrzmiało źle. Nie chcesz mieć tego drive'u, żeby to bardziej skalować, no bo na ten moment chyba Ci to wystarczy. Na ten moment mi to wystarcza, ale też tego drive'u nie mam, bo tak jak Ci mówię, nie wiem jak to zrobić, bo nie mam osoby, która by mi to pokazała, która by mi to wskazała. Jakby wszystko, co się udało do tej pory zbudować, zbudowało się na zasadzie metody prób i błędów, więc nie miałem nigdy kogoś, kto mi wskazał. Fakt faktem, korzystałem kiedyś z pomocy wiedzy mentora przy swoim pierwszym produkcie cyfrowym, natomiast w pewnym momencie dochodzisz do etapu, że widzisz, że ta osoba Ci więcej już nie da. A jeszcze nie znalazłem innej osoby, która mogłaby mi pomóc wyskalować to, co jest dzisiaj. A przeskoczyłeś swojego mentora już? Czy doszedłeś do podobnego poziomu? Czy na jakim poziomie jesteś względem mentora? Ja się od niego bardzo dużo nauczyłem, za co jestem mu wdzięczny, zawsze będę wdzięczny. Czy go przeskoczyłem? Kurczę, wiesz co, bardzo ciężko mi to tak porównać, bo nie wiem, jakiej skali on dzisiaj biznes prowadzi, jak współpracuje z klientami, więc no nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać, bo ciężko mi się do tego odnieść. Okej. No dobra. Wracając sobie, bo rozmawiamy tu mocno o biznesie. Powiedz mi o Twojej wizji życia, ale i tu widać, że jakby ten swój kawałek biznesu masz bardzo dobrze zagospodarowany, super to idzie. Jak wygląda Twoja wizja życia, ale też pod kątem takim długoterminowym, ale też na innych obszarach, czyli czy myślisz o swoim zdrowiu, czy myślisz o relacjach, o przyjaciołach, miejscu, gdzie chcesz żyć i tak dalej, masz tutaj jakoś to, jakiś zarys tego? Tak, powiem Ci, że 2023 rok to bardzo dużo się w moim życiu wydarzyło, różnych kołowrotków, że tak to nazwę. Nawet w ostatnim czasie, jak był Sylwester, dodałem podsumowanie 2023 roku. Widziałem, szczere bardzo było. Tak, refleksje, przemyślenia, rzeczy, które chcę dopracować w tym roku, zbyt duże podejście, bo w momencie, w którym rozstałem się z moją ex narzeczoną, to dostałem taki ząg życiowy, nie? Nagle człowiek upada na same dno, poczucie własnej wartości, pewność siebie, wszystko leci łeb na szyję. Nie wiesz, co robić, nagle idziesz w używki, nagle się rozwalasz. 3 miesiące nie robiłem nic, biznes trochę podpadł, ale i tak zajebiste wyniki zrobiliśmy. I jakby człowiek zaczyna sobie uświadamiać, gdzie tak naprawdę jest to szczęście w życiu, nie?
Fakt faktem, zarabiasz zajebiste pieniądze, stać cię na wiele różnych rzeczy. Nie wiem, ostatnio byłem, jak byłem jeszcze w Londynie, idę szampana zamówiłem za tam, przeliczając na polskie, no to tam 5 koła złoty wychodzi, nie? Tak co, tak po prostu, bo stać mnie, tak? No, znaczy tak naprawdę, bo to była wreszcie restauracja, taka Bordeaux i ja źle wypowiedziałem nazwę tego szampana, nie? No ale dobra, no już po tym przyszedł rachunek, no to zapłaciłem, to ze znajomą byłem akurat. Okay. W każdym razie, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w ostatnim pół roku w moim życiu, to mi pokazało, gdzie tak naprawdę powinienem iść w kierunku prywatnym, osobistym, czyli w tym, może to dziwnie brzmi, rozwoju duchowym, świadomości, poznawania lepiej siebie, to, po co ja tu jestem, co robię. I powiem ci, ja zawsze miałem takie podejście, że kurde, ludzie to głupki, zwariowali, jacyś idioci, że oni takie rzeczy gadają, jakieś wibracje, świadomość, medytacje, ale człowiek jak naprawdę w to wejdzie, to zaczyna rozumieć, po co mu jest to potrzebne, nie? Ty dzięki temu jesteś spokojniejszy, lepiej ci się funkcjonuje, jesteś w stanie więcej sobie rzeczy uświadomić, więcej rzeczy zauważyć w ciągu dnia i powiem ci, że jeśli chodzi o to pytanie, co zadałeś, gdzie siebie widzę w tych rzeczach życiowych, dalszego rozwoju, to przede wszystkim pracowanie nad sobą względem błędów z przeszłości, wewnętrznego dziecka, rzeczy zakorzenionych z dzieciństwa, które przekładają się na negatywne rzeczy dla mnie dzisiaj. Być może to, że ja jestem dzisiaj taki leniwy i zadawala mnie ta wygoda, jest efektem tego, że ja na przykład w dzieciństwie od początku, oczywiście rodzice się starali, kochali mnie jak najbardziej mogli, co tylko robili, a wiesz, ja pierwszą pracę zaczynałem w wieku 12-13 lat, gdzie w Żabce za 5 zł sprzątałem, pracowałem czy sprzątałem to i toje w parkach publicznych, więc jakby tego było naprawdę dużo i zawsze starałem się gdzieś szukać tych pieniędzy, w końcu je mam, więc jakby być może teraz jest to, że się tak rozleniwiłem, szukam cały czas tego, co jest powodem czego, co mogę zrobić lepiej i pójść dalej. I być może to jest też odpowiedź na to twoje pytanie wcześniej, gdzie się widzę za 5-10 lat, tego jeszcze dzisiaj nie wiem, bo nad tym dzisiaj pracuję. Mhm. Okay, czyli... A już nie masz takiej gonitwy, że kurczę, przydałoby się dziecko, bo to już jest taki wiek. No niektórzy już wiesz, 20 lat mają i już mają gonitwę na to, żeby mieć dzieci. U ciebie jest 27 lat, dzieci jeszcze nie ma. Wiesz, nie ma co ukrywać, że dziecko jest pięknym cudem natury i gratuluję każdemu, kto ma to dziecko. Ja miałem takie podejście, że fakt, chciałem je mieć, ale w wieku około 30 lat, z tego powodu, że do 30 chciałem osiągnąć, powiedzmy, wszystko, co tylko by było możliwe dla mnie, względem tych moich życiowych wcześniejszych doświadczeń. Czyli ja chciałem dojść do etapu, w którym mam 30 lat, nie martwię się już o żadne pieniądze, mam czas dla swoich dzieci, żeby z nimi spędzać ten czas, bo często słyszy się, że na przykład rodziców nie ma w domu, że ojca nie ma, że on cały czas pracuje. Ja tego nie chciałem dla swoich dzieci, jeśli by takie były, bo ich jeszcze na szczęście lub nieszczęście nie ma. Różnie to interpretować. Natomiast chciałem dojść do tego momentu, że w momencie, w którym już miałbym mieć dziecko, to, nie, to ono będzie miało wszystko, to znaczy nie będzie takiego czegoś, że taty nie ma w domu, albo że brakuje pieniędzy, albo nie ma dachu nad głową, albo nie ma co do garka wsadzić, więc po to te ostatnie lata zapierdzielałem. Wydarzyło się, jak się wydarzyło, natomiast dzisiaj też wiem, że ten punkt dla faceta, w którym on najbardziej jest atrakcyjny względem tego, jakie kobiety poznaje, jest po 30 roku życia, między 30 a 35 rokiem życia. Jest coś takiego jak sexual market value. Nie bez powodu większość naszych znajomych do 30 roku życia, jak wspomniałeś, już ma dzieci, śluby, wszystko. Okej, fajnie, gratuluję każdemu, kto to ma, natomiast to są najpiękniejsze lata, których dzisiaj z perspektywy czasu wolę sobie nie odbierać i nie zamykać się na relacje z jedną osobą, tylko móc doświadczać jak najwięcej. Na te relacje, dzieci, rodzinę też przyjdzie jeszcze czas, nie? Żeby ktoś mnie tu zaraz nie zarzucił, że kurczę, takie mam dziwne podejście, że nie ograniczam, jakby każdy ma swój wybór życia. No nie ma jednego, nie? Można mieć różne podejście. Tak, ciekawe. Tak, więc na ten moment chcę korzystać po prostu z życia, bo nie wiadomo, ile ono też będzie trwało. Też podchodzę do tego, że okej, dzisiaj jesteśmy, ale jutro może nas też nie być, więc korzystaj na maksa, mimo tego, że się zleniwiam teraz. To na dzieci przyjdzie jeszcze czas. No to co powiedziałeś z tym sexual market, tak? Value, tak? Value. To jest prawda, ja też już słyszałem wielokrotnie, że ten facet jakby ma taką główną swoją wartość po 30, to chyba to jest między 30-35, a kobiety 20-25, nie? Czyli 10 lat jakby są trochę wcześniej. No nie bez powodu kobiety w wieku 20, powiedzmy tam 30 wolą starszych facetów, a starsi faceci mają młodsze kobiety. No, 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 to się gdzieś to z czegoś musi wyniknąć. Mówisz, że dziecku będziesz się wszystko zapewnić? No wiesz, za 3 lata może już być inaczej, nie? Ja absolutnie nie życzę źle, natomiast no, spójrzmy na to realnie. Różnie bywa na świecie,
Więc teraz masz kasę, potem możesz jej nie mieć, natomiast jeśli w to zainwestujesz, to tak to będziesz miał, więc co teraz inwestujesz? Okej. Jeśli o to chodzi, to mam z tym przykre doświadczenia przez też brak wiedzy, jak wspomniałem wcześniej, jak rozmawialiśmy sobie jeszcze chyba przed nagraniami. Ja na tych forexach, tradingach, to grubo ponad 100 koła też przepaliłem. Jakieś kryptowaluty, tu mnie emocje ponosiły, masakra. Jeśli chodzi o inwestycje, mam programy oszczędnościowe różne. W momencie, w którym bym je dzisiaj, na przykład z racji tego, że ja pracowałem w tych ubezpieczeniach, to moja świadomość od początku jest inna. Wiesz, ja w wieku 21 lat już miałem testament spisany, mam różne polisy, zabezpieczenia, różne rzeczy, które płacę miesięcznie. W momencie, w którym by mnie zabrakło, no to moja rodzina zostanie milionerami. Zawsze się śmieję, że tylko jeszcze dajcie mi czas pożyć trochę, nie? Więc jakby to wszystko mam pozabezpieczane programami. Jeśli dojdę do etapu 35-40 lat, to wszystko zacznie spływać, więc to są naprawdę niemałe pieniądze. Więc jedyna inwestycja to jest ta, no i inwestycja cały czas w rozwój siebie, poznawanie, odkrywanie świata. Jeśli chodzi o te rzeczy, które wspomniałeś, że inflacja, takie rzeczy, że może być kiedyś różnie, spoko, ale też nie ma co żyć, odmawiać sobie jakiejś części życia dzisiaj kosztem tego, że chcesz zostawić coś na później. Pieniędzy ze sobą do grobu nie zabiorę, więc wolę sobie dzisiaj z nich korzystać, póki mam zdrowie, możliwości, niż odkładać i sobie coś odmawiać dzisiaj, nie? Bo na przykład chcę zainwestować w coś, żeby kiedyś było więcej. Uważam, że każdy powinien żyć tak, jak po prostu chce. Okej, Oskar, ostatnio byłeś, widziałem tam chyba na twoim Instagramie, na jakichś takich wyjazdach z jakąś ekipką. Nie wiem do końca gdzie, gdzieś byłeś na pewno, chyba też na tydzień, na dwa. Ale to może było nawet dalej, to może nawet było z rok temu, bo wtedy pamiętam, że jeszcze mieliśmy jakiś kontakt. I chodzi mi o to, że chciałem Cię trochę podpytać o relacje, ale nie tyle z partnerką, co bardziej ze znajomymi, z kumplami, z przyjaciółmi, bo ja też widzę w tym ogromną wartość. I na przykład no, teraz my z Maćkiem jesteśmy trochę takimi, że dużo rzeczy razem robimy. Mam jeszcze innego przyjaciela, powiedzmy Mateusza i jakby to jest taki network takich mocnych ludzi, na których możesz liczyć, no, z którymi wiesz, że możesz wyjechać na wakacje, możesz usiąść, pogadać o życiowych rzeczach i tak dalej. Czy masz jakąś wizję w tym temacie, że albo masz może takich przyjaciół, z którymi możesz sobie na to pozwolić, żeby sobie pojechać na wakacje wspólnie, zbudować jakiś network, razem porobić biznesy, razem porobić jakiś lifestyle, jakieś konkretne rzeczy. Czy masz taką ekipę, albo czy szukasz takiej ekipy, masz trochę wizję na to, jakby to mogło wyglądać w takich prawdziwych, męskich relacjach? Bardzo fajne pytanie i powiem Ci, że całe życie myślałem, że ja, żeby być szczęśliwym, potrzebuję do tego ludzi. Praca nad sobą pokazała mi, że ja mogę być szczęśliwy bez innych ludzi i nie opierać swojego szczęścia na towarzystwie i relacjach z innymi ludźmi. Fajnie, cieszę się, jeśli ktoś widzi wartość w tym, że może ze mną spędzić fajnie czas, że możemy zrobić fajne, zajebiste rzeczy, czy nawet pójść na piwo. Mega mnie to zawsze jara, że są tacy ludzie, że po prostu chcą ze mną spędzać czas. Natomiast nie mam do tego podejścia takiego, że muszę to robić, bo sam dobrze się ze sobą czuję. Oczywiście fajnie jest sobie wyjechać ze znajomymi, pompa. Co ale myśli przez pompa? Powiedzmy takie MLM-owe pchanie, nie? Okay. Tutaj się napędzanie wzajemnie. Okay. Nie wiem, czy o alkohol chodzi. Nie, znaczy to wiadomo, to swoją drogą, ale okej. Okay. Chodzi Ci, że takie napędzanie się, że idziemy i jest to fajne, jest to zdrowe, jeśli komuś to pomaga, no to super, no to róbcie to. Natomiast nie, ja jestem bardzo indywidualistą i za bardzo mnie ciekawie ja, nie? Wiesz, odkrywanie siebie, wolę na to trochę poświęcić czasu, niż wyjść na piwo dzisiaj, czy tam powiedzmy na winko. Oczywiście lubię wyjść, spędzać czas ze znajomymi, natomiast większość moich znajomych to są moi klienci, bo znajomych, których znałem przed biznesem, kontakty się urywają, nie? Z czasem. Ludzie nagle zaczynają Ci zazdrościć i jakby życzyć Ci źle. Różnie z tym bywa, w zależności od tego, jakich ludzi wcześniej znałeś i poznawałeś. Niektórzy z Tobą zostają i Ci kibicują. Super, natomiast wiadomo, więcej jest tych negatywnych niż tych dobrych ludzi. Natomiast tych znajomych, których mam dzisiaj, z którymi mogę sobie pozwolić na wyjazdy, to są tak naprawdę osoby, które najpierw były moimi klientami i to są osoby, które dają Ci najlepsze relacje. Przykładowo mam Wojtka, który jest właścicielem restauracji sushi, idziemy sobie zajebiste śniadanko, poniedziałek, wtorek czy jakieś inne dni, idziemy sobie zjeść zajebiste śniadanko, mega śmiejemy, fajne tematy gadamy. Potrzebuję, dzwonię do Rafała, idziemy sobie na siłownię. Tu coś, zawsze się znajdzie ktoś, natomiast też zauważyłem, że duża ilość spędzania czasu z innymi osobami, na przykład znajomymi, jest ucieczką od pracy nad sobą i poznawaniem siebie,
radzeniem sobie ze swoimi lękami i trudnościami, które mamy w sobie, które nie od razu mogą być widoczne, ale przekładają się na różne rzeczy, z którymi sobie na co dzień nie radzimy. Mhm. Przykładowo, jak rozmawiasz na przykład ze znajomym albo z kimkolwiek, albo rozmawiasz z klientem i nagle poniosą cię w jakiś sposób emocje, bo klient powiedział coś, co jest nie do końca zgodne z tobą, albo nagle cię czymś zaskoczył, no to dlaczego ty to odbierasz tak emocjonalnie? Okej? Mhm. I możesz na tym popracować, żeby w przyszłości tak nie było. Więc jakby relacje z znajomymi są zajebiste, fajnie, że one są, fajnie, że możecie spędzać czas, ale warto jednak nie przesłaniać tym tej pracy nad sobą. Chodzisz do psychologa albo do... Chodziłem do psychoterapeuty przez 2 miesiące, bo nie potrafiłem sobie na początek po rozstaniu poradzić, bo było to dla mnie dosyć ciężki czas, no niespodziewany. I tak, uważam, że to było fajne. W pewnym momencie poczułem, że jakby już więcej nie jestem w stanie wyciągnąć. Odciąłem się, to znaczy podziękowałem za współpracę. I zacząłem więcej pracy nad sobą. Nie masz wrażenia, że ciężko ci będzie znaleźć kobietę, skoro jesteś takim mocnym indywidualistą? Powiem ci, że wydaje mi się, że nie. Z tego powodu, że mi dzisiaj w życiu już niczego nie brakuje. I tak naprawdę, może to dziwnie zabrzmi, może tam jakieś, nie wiem, kobiety nie zaczną nas atakować w komentarzach, ale ja mam zapraszamy, dzisiaj... Zapraszamy, słuchajcie, zapraszamy. Tak, ja mam dzisiaj możliwość tego wyboru. Ja mogę, ale nie muszę. Wiesz, w pewnym momencie jak też... prześpisz się z dużą ilością kobiet w swoim życiu, to też dochodzisz do wniosku, że sam seks dla seksu nie jest wystarczający, nie? Możesz sobie, oczywiście, są faceci, co chodzą na różne rzeczy, korzystają z Tinderu, różnych aplikacji, ale samo spotkanie się z kobietą dla seksu nie daje ci już w pewnym momencie fanu, bo ty oczekujesz czegoś więcej od kobiety. I ja też dzisiaj, jak poznaję różne potencjalne partnerki, to ja patrzę na coś więcej niż tylko fajne spędzanie czasu, nie? No właśnie, na co patrzysz? Względem wartości, jakie są dla mnie ważne. Przede wszystkim szczerość, to jest jakby moja największa wartość. Jeśli ktoś mnie raz okłamie, no to jest koniec. Dla mnie też jest ważne to, żeby kobieta się rozwijała, ale przede wszystkim była w tym wszystkim sobą i była prawdziwa, nie? Fajnie, jeśli ona też myśli biznesowo i pracuje nad sobą. Ja nie szukam ideału, nie zależy mi, żebyś była 11 na 10. Fajnie, jeśli po prostu masz na siebie pomysł. Możesz go dzisiaj nie mieć, możemy to wspólnie zrobić, ale chodzi o to, jaką my mamy relację, jak ze sobą rezonujemy, jaki mamy vibe. To jest dla mnie najcenniejsze. Więc odpowiadając na to pytanie, czy będę miał problem ze znalezieniem kobiety, myślę, że nie. Prędzej czy później ona się sama trafi. Myślę, jeśli będę przedsiębiorcą, ty masz swoją wartość siebie, widzisz prawdopodobnie bardzo wysoko, więc... Tak, tylko problemem tutaj na tym etapie jest to, że zauważam, że sporo kobiet patrzy bardzo materialnie na ciebie. I tu też... Ale ty to chcesz im pokazać. Tak i nie, bo powiem ci, jak byłem w Londynie ostatnio i tam spotkałem się z taką dziewczyną, to ja na przykład na spotkanie poszedłem w samych dresach, w ogóle w brudnej koszuli, wszystko. Fajnie się spędzało czas, no to wiedziałem, że nie leci na pieniądze. Więc jakby różne rzeczy sobie testuję, natomiast nie poświęcam na to zbyt dużo uwagi teraz, bo do 30, po tym rozstaniu, założyłem sobie, że do 30 ja nie chcę mieć partnerki. Chcę ten czas poświęcić na rozwój siebie zajebisty, bo im wyżej ja wejdę w rozwoju siebie, świadomości, moja wartość się bardziej powiększy, tym na większą klasę kobiet będę mógł sobie w stanie pozwolić. Ja się zgadzam i moim zdaniem nawet kobiety, jakby to jest zdrowe, że patrzą trochę na pieniądze, na status. Czy wiadomo, chcą mieć bezpieczeństwo zapewnione, jest to naturalne, no bo myślą o przedłużeniu gatunku. Tak? No dokładnie, więc jakby często ludzie na to źle patrzą, mówię, no kurde, gdybym był kobietą, też bym na to patrzył, bo to, jeżeli gościu ma kasę i tak dalej, to znaczy, że prawdopodobnie jest ogarnięty, tak. Prawdopodobnie potrafi zarabiać pieniądze, prawdopodobnie potrafi trochę w relacje, potrafi o mnie zadbać i tak dalej, więc... Czemu by nie? Czemu by na to nie patrzeć? Wróćmy jeszcze może do tych podróży. Jak masz do tego podejście? Mówisz o Kolumbii, ale wcześniej też byłeś w kilku innych miejscach. Jak lubisz, tak. Jaki masz styl podróżowania? Dobre pytanie, bo w zasadzie z racji, że pierwszy raz w tamtym roku podróżowałem, była ta Norwegia, tam był trekking, tydzień czasu, zajebiste. Mega zaskoczenie, że w nocy świeci słońce. Nie ma nocy. W tym okresie, co byłem, bo to było w czerwcu. I też, kurczę, ja przez to, że nigdy w życiu nie pozwalałem, nie podróżowałem, to też sporo błędów popełniłem. Wiesz, tutaj człowiek poszedł, tu kupił buty, tu ciuchy, wszystko. Powiedzmy, nie wiem, z wyjazdu, który miał wyjść piątkę, nagle widzisz 20 koła wyszło, nie? Ja też zamiast polecieć bezpośrednio, powiedzmy z Londynu, bo wtedy w tym czasie byłem w Londynie, to ja kupiłem sobie bilet z Londynu do Rzeszowa po to, żeby w Rzeszowie kupić sprzęty, żeby mi odebrać paczki, bo sobie wszystko tam z takiego sklepu internetowego zamówiłem. Potem z Rzeszowa poleciałem do Warszawy, z Warszawy do Gdańska i z Gdańska poleciałem dopiero do Norwegii, nie? Po drodze jeszcze hotele, wszystko po prostu bardzo nieprzemyślanie, więc to widzisz, no uczę się na błędach, a już potem do Islandii to zupełnie inaczej zrobiłem. Jeśli chodzi o podróżowanie, fajne są klimaty, gdzie masz dużą ilość aktywności.
momencie, w którym byłem na Majorce i musiałem leżeć cały czas plackiem do słońca, to się mega nudziłem. Jakby lubię słońce fajnie, ale nic się nie działo. Lubię jednak pójść, coś pozwiedzać, coś zobaczyć, ale nie przesadnie dużo, bo wiadomo, podróże uczą, ale wykształconych ludzi, którzy chcą się uczyć. Ja pójdę, zobaczę, zapamiętam i tak pewnie za pół roku, za rok czasu to zapomnę, ale w danym momencie, tą chwilą, nie? Ta chwila, że tu i teraz możesz to fajne rzeczy doświadczyć, więc jakby podróże, co do ich podejścia, fajnie coś robić podczas podróży. Ale odcinasz się wtedy kompletnie od biznesu? Czy jesteś w tym biznesie, czy lubisz takie łączone trochę, nie wiem, czy miałeś, tak, robisz jakieś takie podróże? Ja w sumie trochę z Maćkiem to teraz robimy i mi się to bardzo, ja to na przykład lubię, że jedziemy gdzieś i jednocześnie w tle jest trochę ten biznes. Jakby nie jest tak, że jest presja jak na co dzień, ale jest to w tle. Ty się kompletnie odcinasz, czy lubisz tam mieć ten biznes mimo wszystko? Lubię z tego powodu, że to jest moja pasja. I ja po prostu lubię, ale jeśli mam mieć czas dla siebie, to się odcinam, skupiam się na sobie, powiedzmy, nie wiem, tam parę godzin tego, co potrzebuję w danym momencie i potem wracam, nie? Więc łączę. No. Okay. Jest dużo lepsze, bo na przykład jak wy sobie łączyliście, to jak się czuliście na wyjeździe, tak, łącząc to? Wiesz co, ja bardzo dobrze pod tym kątem. Ja na przykład dlatego ja pytam trochę też o tą ekipę, czy męskie relacje i tak dalej, bo ja sobie wyobrażam podróże, lubię taki styl podróżowania, że jedziemy tam na przykład z ekipą 5-10 ludzi, no i tam wtedy, wiadomo, robimy jakieś lajsa, czy to jakieś kłady, czy jakieś skutery, czy coś, ale to jest raz z tymi ludźmi, którzy mają podobny mindset, no bo nie ma co ukrywać. Kto im się dogaduje, czy rezonuje, czy tak, wspólnie. Przedsiębiorcy mają trochę inny vibe, inny mindset, inaczej lubią ryzyko i tak dalej niż powiedzmy inni ludzie, więc podobny vibe, a dwa, no gdzieś tam w tle się przewijają trochę gadki o biznesie, więc my w ten sposób, na przykład tutaj robiliśmy coś takiego, że byliśmy w Dubaju, to tam w Dubaju wstępnie to, co dzisiaj robimy, to już powiedzmy zalążki tego całego projektu odbywały się w Dubaju, więc był tam biznes. Plus na przykład tam grywaliśmy content, nie? Też robiliśmy trochę contentu. No i bajka, jakby dla mnie to są świetne wspomnienia. Gdybyśmy tylko pojechali, pozwiedzali budynki i tak dalej, prawdopodobnie nic bym stamtąd takiego konkretnego nie zapamiętał, a tak jest konkretna wartość z tego Dubaju, nie? Fajne jest też to, że zajebisto. Tak ci tylko wspomnę, znaczy, no tam są fajne pomysły, nie? Wiesz, idziesz sobie po Dubaju i nagle pomysł, nie? Szczególnie, jak masz osobę, tak, z którą możesz to robić. Tak, szybkie przegadanko, czy to ma sens, czy to w ogóle możemy zrobić. Okej, zrób, no jedziemy, nie? A w Polsce to nie zawsze tak jest, nie? Tu się z Tobą zgodzę, ale to też jest kwestia tego, gdzie z kim jesteś, nie? To jest to, bo jak masz zajebistych ludzi odpowiednich wokół siebie, no to zajebiście. Zauważcie, że przecież często jest tak, o, jeszcze tak powiem, że jak ktoś chciałby gdzieś współpracować ze mną, a jest w małżeństwie, to niech nie współpracuje. Bo minusem mojego biznesu jest to, że ilość klientów, która miała partnera, to nagle straciła tego partnera. Z tego powodu, że nagle, powiedzmy, nie wiem, jak jest żona i mąż, albo mąż i żona, to w momencie, w którym z nami współpracuje facet, powiedzmy, i on nagle idzie finansowo do góry, to ta kobieta nagle odchodzi, albo na odwrót. Najczęściej jest to w przypadku, bo większość naszych klientów są kobiety. I w momencie, w którym kobieta nagle zarabia zajebiste pieniądze, a facet został w tyle i nie chce się rozwijać, no to dzieją się konflikty. Mhm. I no sporo klientów się porozchodziło. Okej. Okay. 5 osób, nie? Ciekawe. No, ale co ciekawe, na jednej rozprawie będę świadkiem. No, okay. Powiem ci, to jest minus. Jak masz partnera, to do nas nie przychodź. Ale bo jak, tym bardziej jak jesteś w wieku 20 paru lat, no to tak jest, że ktoś, masz jakąś wizję na ten związek, że my jesteśmy na tym samym poziomie i tak dalej, i nagle ktoś wyskakuje, plus prawdopodobnie jak dostaje tyle pieniędzy, to tak. Też mu... I dlaczego o tym powiedziałem? Bo wspomniałeś o tym, że jak jesteś w fajnym miejscu gdzieś i masz osobę, ten mindset tych przedsiębiorców i tak dalej, ty możesz z tymi osobami rozmawiać na te tematy zajebiste. A jeśli masz, powiedzmy, relację, nagle jedna osoba idzie do przodu, się rozwija, a ta druga nie, no to ty już nie do końca jesteś w stanie łapać te same fale częstotliwości, tak, z tą osobą, tak, o którą, tak, rozmawiasz. Tak. Ja na przykład powiem ci z doświadczenia, jak mi wspominają nieraz znajomi, że na przykład partnerka im mówi, że oni tylko o biznesie gadają, że on ich nie rozumie już w ogóle, nie? I dlatego jak masz zajebistych ludzi, gdzie sobie podróżujecie, to jesteście na tych samych falach, dlatego zajebiste pomysły chodzą, jak ten kanał. Na przykład na co dzień jak pracujemy w biznesie, rozmawiamy z klientami, to są najczęściej takie techniczne dosyć rozmowy, jakby jakie masz problemy, jakie mam rozwiązanie, co możemy zrobić, ile to kosztuje, jak to się zepnie i tak dalej. Ale na takich wyjazdach masz czas na trochę takie głębsze rozmowy.
Okej, chcę zbudować dziedzictwo, jakby, jak to mniej więcej zrobić, jak te dzieci wychować, jak w ogóle zabezpieczyć to wszystko, może w stronę bardziej jak zbudować w ogóle to imperium. I jakby są takie głębsze tematy, gdzie trochę możesz się rozmarzyć, trochę możesz pogadać głupoty, ale o takich tematach, gdzie na co dzień po pierwsze nie porozmawiasz z klientami i nawet ze zwykłymi ludźmi, którzy załóżmy pracują gdzieś tam na etacie, oni nie, w ogóle nie myślą o jakimś tam dziedzictwie i tak dalej, więc... A myślisz, że z czego to wynika? To kwestia miejsca, czy... Miejsca i luzu, że wiesz, sobie jesteś na wakacjach, no na wakacjach, na wyjeździe, bo ja nie lubię nazywać wakacjami wakacjami, bo to jest jednak taki nasz wyjazd, na którym i tak działamy. Taki luz masz, nie? Że sobie usiądziesz, pogadasz, słuchaj, a co tam byś zrobił za 10 lat, żeby zabezpieczyć dzieci, nie? Wiesz, no tu jak siedzimy, no to o tym nie będziemy gadać, bo mamy inne rzeczy do robienia, a na wakacjach, wiesz, pełen luz, nie? I to jest mega duża wartość, jak się jeździ z kimś innym. Dobra, powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o sam, wracając troszeczkę do biznesu, żeby to spiąć klamrą, dla osób, które chciałyby wejść w ten, są na jakimś takim etapie, że robią jakieś wyniki, może już mają jakiś biznes, ale im to idzie opornie, tam nie ma rentowności, nie mogą tego wyskalować, mają problemy ze sprzedażą i tak dalej. Co ty byś im, jakby jak ty jesteś im w stanie pomóc, albo jak ty byś im mógł, co byś im mógł doradzić, żeby wejść na next level? To jest więcej pracować, czy skorzystać z jakiejś edukacji, być może wziąć mentora, bo mówię, że miałeś mentora, czy być może jakiegoś konkretnego skillu się nauczyć sprzedaży, czy w tym całym gąszczu możliwości teraz co zrobić dla takiej osoby, która jest na poziomie do powiedzmy miliona przychodu, coś tam zarabia, coś nie zarabia, być może nawet nie ma działalności, ale planuje, jakie kolejne takie kroki, żeby wejść na next level? Ja bym Ci polecał, żebyś wykonał analizę swojego rynku i starał się jeszcze dogłębiej do niego wejść. To, co możesz zrobić, to dodać się na grupy tematyczne swojego biznesu, zobaczyć, jak ludzie rozpisują się na temat problemów, które Ty rozwiązujesz za pomocą swojej usługi lub produktu. Możesz potworzyć dodatkowe ankiety, żeby jeszcze lepiej zrozumieć ich potrzeby i zastanowić się, czym możesz to uzupełnić i wzbogacić swój produkt, jakie rzeczy możesz pokryć, bo im głębiej wejdziesz w swojej niszy, w zrozumienie swoich klientów, tym łatwiej będzie Ci potem pokryć to, co oni potrzebują, przez co zdobędziesz więcej klientów, przez co jeszcze szybciej się rozwiniesz. Jeśli w momencie, w którym czujesz, że nie masz dzisiaj na to czasu, pozwól sobie na to, aby znaleźć osobę do współpracy, która jest Ci w stanie z tym wszystkim pomóc. Nie jest to trudne, bardzo łatwo możesz pozyskać osobę do współpracy, nawet pierwszą podstawową asystentkę. Na Facebooku jest pełno grup wirtualnych asystentek, osoby, które za bardzo tanie koszta są Ci w stanie pomóc rozwinąć to wszystko. Natomiast jeśli stoisz w pewnym miejscu, to zrozumieniem tego, dlaczego to jest, jest poznanie jeszcze dogłębsze swojego rynku. Możesz też również przeprowadzać rozmowy ze swoimi klientami i pytać się ich wprost, przykładowo, z czym sobie nie radzisz, z czym masz problem, co Cię frustruje, co powoduje, że nie możesz spać, co Ci spędza sen z powiek, a gdzie chciałbyś być, co chciałbyś osiągnąć, w czym Ci ja mogę pomóc, co jeszcze poza tym, co więcej, dlaczego jeszcze i tak dalej. Możesz to pogłębiać. To Ci da jasny kierunek na to, w którym kierunku powinieneś iść, aby wyjść z tego dołka. Super, dotarta. No dobra, to w takim razie, Oskar, dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Dużo było konkretu, dużo było też takich tematów off topic. No i myślę, że bardzo ciekawy wywiad, także dzięki Ci bardzo. Dzięki panowie bardzo. Dzięki. I wszystkiego dobrego.